transportu. Bez ryzyka do 600 zł. Załóż konto na plentę, 2000 sklepów w jednym miejscu to cashback. Kupuj mordo i zarazem zyskuj. Błędem by było nie skorzystać, brak haczyków. A w biedrze jak wydasz stówę, piątkę masz profitu. Płacisz za zakupy, a część wraca na konto. Możesz być oszczędny i zarabiać tak na okrągło. KFC, rzadka Media Markt czy Marco Polo. Masz multum możliwości, kup na rzeczy taniej, mordo. Witam Państwa na rundkach, które mają ogromny potencjał dymogenny, tylko pytanie, czy z tych panów uda się go wyzwolić. Więc zaczynamy. Denis Załęcki z mojej lewej. Siema, witam wszystkich. Oraz Artur Szpilka. Do wieczór. Panowie, nastawienie jest bojowe, czy wy dzisiaj na spokojnie? Jak to jest? Bojowe będzie w klatce. Dokładnie tak, bojowe w klatce, tutaj wiadomo, to jest część obowiązków marketingowych. No to powiem Wam szczerze, że zadanie będę miał dzisiaj strasznie trudne, ale nie jest tak źle, ponieważ pierwsza runda polega na tym, że to ja zadaję pytania i moderuję rozmowę. W drugiej rundzie panowie sami zadają sobie pytania, a jak wiem, Artur Szpilka ma przygotowane całe 5 i to niesamowicie mocnych i hardkorowych wobec Denisa. Ale trzecia runda, najdłuższa, specjalnie dla Was, będzie przygotowana w ten sposób, że będziemy rozmawiać prawie godzinę z Wami, będziecie mogli dzwonić i zapytać panów o wszystko, co tylko chcecie. Więc zanim zaczniemy rundę pierwszą, najpierw muszę przeczytać sponsorów, ponieważ to dzięki nim możemy tutaj galę przeprowadzać jeszcze raz. Aż godzina na te telefony? No godzina, bo ja czekam, żeby Paweł z Torunia zadzwonił, żebyś mógł znowu z nim porozmawiać. To świetnie wychodziło ostatnim razem. Już się nie odpalę. Zakłady bukmacherskie, a także sponsorami są Plente, Wukadzik, Ola Woga, Kidrop, Kuchnia Wikinga, Fuzzy Cars, Overlord, Hotpay, a partnerami medialnymi są Super Express i Radio SK. Pay Per View na galę Highlig 4 jest już dostępne na Highlife TV. Sobota, 17 września, to wtedy odbędzie się gala w Gliwicach. Możecie kupić pay-per-view w wersji zwykłej albo w wersji premium z dostępem do hate roomu, lepszej jakości i dłuższym VOD. Ostatnie bilety są również dostępne jeszcze na w sprzedaży na eventim.pl. A nasz sponsor, platforma zakupowa Plente, przygotowała dla Was niepowtarzalną ofertę na stronie plente.com. Możecie zakupić pay-per-view na galę Highlig 4 z cashbackiem 10%. Oferta jest limitowana, więc nie zwlekajcie. Zostańcie z nami przede wszystkim na rundę trzecią, bo nasz sponsor Plente przygotował dla Was specjalne nagrody. Są one związane z tym, że kto przeprowadzi najlepszy telefon z naszymi zawodnikami, dostanie swoją nagrodę, o czym jeszcze później powiem, ale najpierw runda pierwsza. Czyli runda, w której ja zadaję pytania. Chyba najważniejszym czynnikiem w waszym starciu jest to, że Denis głośno mówi o tym, że ma kontuzję, jeżeli dobrze pamiętam, więzadła przednie krzyżowe oraz więzadła poboczne. Możesz dokładnie powiedzieć, co ci się stało i na jakim etapie jesteś powrotu do zdrowia? Dam radę, nie bójcie się, kontuzja mi nie przeszkodzi w kuwalce. Kontuzja była, jest nadal, ale nie ma miękkiej gry. Było ciężko, myślałem, że może do walki nie dojść. Zrobiłem kontuzję sobie z poważnym zawodnikiem przy ciężkich walkach zapaśniczych, ale nie ma co gadać, było, minęło, trzeba robić swoje, się nie poddawać i tyle. Czy możesz jeszcze raz powiedzieć, co dokładnie ci się stało? Mówiłeś u mnie na wywiadzie. Nie zerwałem, tylko naderwałem więzadła krzyżowe i poboczne. Okej. I teraz są dwie taktyki. Jedni twierdzą, że przed walkami w ogóle nie powinno się mówić o kontuzjach, a inni twierdzą, że trzeba to powiedzieć. Artur, co ty o tym sądzisz? Czekaj, jeszcze może coś powiem, co? Też jestem tego zdania, że nie powinno się mówić. Tener się wygada, no to kurwa, już co miałem mówić, co miałem robić? To jest akurat prawda, to Mirek Okniński jako pierwszy powiedział właśnie, że tak to wygląda. Co o tym sądzisz? Ja jestem tego samego zdania, że nie powinno się o tym mówić. Też mam swoje kontuzje. Każdy, kto gdzieś jest blisko, to wie, no ale o tym nie mówię po prostu. Zawsze zostawiam to dla siebie i dla mojego otoczenia. No tak to jest niestety w sporcie jeszcze zupełnie innym niż boks, tylko MMA, gdzie dochodzą wszystkie płaszczyzny, tym bardziej parter, to pojawiają się takie niechciane sytuacje i niestety trzeba sobie z tym radzić. No, nie będę tutaj mówił, że mam podobnie, ale też nie jest wesoło, ale po prostu wiemy, walczymy i tyle.
Kontuzja Denisa jest bardzo poważna i przez to wielu, naprawdę wielu kibiców dziwiło się, że on chce mimo to walczyć. I teraz jest pytanie, czy ty w 100% wiesz, że ta kontuzja jest tak ciężka, jak mówi o tym Denis i trener Mirek? Wiesz co, ja nie jestem od tego, że czy mam wierzyć, czy nie. Ja się skupiam na sobie, no właśnie nie posłuchaj, ja skupiam się na swojej robocie, a nie na tym, czy będę wierzył, czy nie. To jest stary. Ale w nosie widzisz, to mam. Często, słuchaj, kiedy zadaję ci pytania, ty odpowiadasz w taki sposób, żeby nie wywoływać jakiejś kłótni, a ja pytam po prostu z ciekawości, jakie jest zdanie Artura Szpilki. Ale no właśnie nie, jakbym chciał, to bym ci powiedział. Nie, uważam, że nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Skoro zawodnik wychodzi do walki, to pisze się na wszystko, zgadza się na wszystko, co do tej pory zrobił. Czy to jest mniejsza kontuzja, większa, mnie to nie interesuje. Ja się skupiam na sobie. Tym bardziej, tak jak ci mówię, ja też mam swoje mikrorazy, mniejsze kontuzje, większe, ale po prostu wiem, z czym to się je i tyle. Do tamtej walki też wychodziłem z taką podobną kontuzją i tyle. No coś po prostu pada ci do ucha, słyszysz tak i się zastanawiam, czy oni tak gadają, żeby sobie pogadać, czy gadają po prostu, bo tak faktycznie jest. Ale wiesz co? Czyli widzisz, czyli jednak tutaj psychologicznie trochę to działa. Nie no, na pewno słuchaj, z perspektywy, jak słuchałem jakiegoś tam wywiadu trenera Denisa, to gdzieś tam ma trochę racji, że tam zdejmuje presję zawodnika, etc. On sobie tam gada, on taki ma styl bycia, ale stary, co by się nie działo, cokolwiek nie zostanie powiedziane, 17 będzie trzeba to wyjaśnić i mam nadzieję, że nie będzie zganiania ewentualnie na kontuzję. Będzie zganianie? Nie. Wychodzę siebie z kontuzją, to wiedzę, czego się mogę spodziewać. Ale ja tak samo, ja też mam, tylko ja o tym po prostu nie mówię, tak? I każdy, kto tam trenuje w WCA, to wie, jak wyglądają sparingi, etc., tak? Ale też jestem na to gotowy. Na szczęście są jakieś takie środki, że można znieczulić przynajmniej blokady na tę walkę i tyle, nie? A czy to jest tak, że widząc Denisa idącego do studia, patrzyłeś, która noga kuleje trochę bardziej? Nie, ale wiadomo, jak zawodnik się tak zastanawiał. Ciekawe, która to noga, nie? Ale w ogóle naprawdę nigdy nawet nie słyszałem, która to noga. Słyszałem tylko, że gdzieś takie było wydarzenie, bo to się głośno. Wiadomo, że Warszawa jest mała, więc że tam coś faktycznie było na jakiejś sali, właśnie gdzieś ktoś wpadł w nogę, ale nawet nie wiem, którą. Nie pytałem, też mi nawet nie wypada. Wyobraź sobie, że dzwoni koleżka mój, ty, była taka sytuacja. Ty, która to noga? Aż tak, ciebie dzwonili? Tak, tak. No to powiem ci, że masz ciekawych sparring partnerów na macie. Nie, to nie byli jego sparring partnerów, to byli ludzie, którzy tam byli, nie? Przecież to chyba oczywiste, wiesz, jak walczysz... No nie chodzi mi o sparring partnera, tylko o osobę, która była na treningu z tobą. To dosyć mocne, co? Że ktoś patrzy na to, że... A to żadni moi koledzy, żadni przyjaciele, wiesz. Także tym bardziej, że na sali było trochę osób, z tego co pamiętam, z tego słyszałem. Było sporo osób. Robiłeś śledztwo, kto sprzedał? Nie, to wyjebane. Chciałem cię zapytać, co masz do przekazania tym wszystkim ludziom, którzy twierdzą, że ta kontuzja jest udawana? Nie, nigdy nie udaję kontuzji, nigdy nie udawałem. Też walczyłem z cięższymi kontuzjami niż ta. Wygrywałem zazwyczaj, dlatego nie mam miękkiej gry, walczę. Okay. I będę walczył na 100%. A zapytałem, co masz do przekazania tym ludziom, którzy piszą komentarze, że Denis udaje, że z taką kontuzją nie da się chodzić, co dopiero walczyć i poddają to wątpliwość? Chuj mam ich komentarze. Tyle. Tak właśnie mniej więcej myślałem. Mam pytanie, Artur. Następujące. Oglądałeś walkę Don Diego kontra Denis, bo zakładam, że oglądałeś. Oczywiście, byłem na żywo. No i właśnie, i tutaj się rodzi pytanie, kto według ciebie jest trudniejszym rywalem i proszę nie wymijaj odpowiedzi. Gdybyś miał walczyć w MMA z Don Diego albo z Denisem, to kto byłby trudniejszy? Wiesz co, ciężko powiedzieć, gdzie rozegrałaby się ta walka. Na pewno Don Diego jest mega zawodnikiem, udowodnił to już po raz kolejny z niepokonanym zawodnikiem Gromdy. To ostatnio naprawdę świetna walka z Wasylem. Do tego walka w MMA to było jego pierwszy przypadek, który walczył, prawda? Mówię teraz z Denisem. Więc ciężko mi powiedzieć. Na pewno ma tam jakieś umiejętności, a przede wszystkim jest bardzo chytry, jeśli chodzi o samą walkę. Czy to jest właśnie parter, czy nie. Też zdziwiło mnie to, bo to można powiedzieć, to nie jest żadną tajemnicą, że pomimo warunków fizycznych Denisa, bardzo łatwo go suplował, bardzo łatwo zmieniał pozycję z tego dosiadu teoretycznie. Tak byłem zdziwiony. Też może dlatego, że to była ich pierwsza walka, prawda? To też każdy z nas inaczej na to reaguje, prawda? Parter jest ogólnie bardzo ciężki, ludziom się wydaje, ale jak sam potrenujesz, to nagle zmienia się płaszczyzna. Ale na pewno trzeba przyznać, że Don Diego ma swoje atuty i Denis ma swoje atuty. A ciężej byłoby ci walczyć z? Wiesz co, nie zastanawiałem się na tym. Na razie walczę z Denisem i na nim się skupiam. Bardzo lubię to, jak zadajecie. Nie, bo ja ci powiem inaczej, ciężej by było walczyć. Nie można tak z domysłów. Walka zawsze wygląda inaczej. Jak stoczę walkę z Denisem,
i kiedyś tam będę miał okazję, przyjemność stoczyć walki z Don Diego, to wtedy mogę ci po tym powiedzieć, słuchaj, z tym było ciężej, bo to, bo tamto, a na razie póki co to ja walczę z Denisem i na nim się skupiam. No właśnie, oglądałeś walkę Don Diego teraz na Gromdzie? Widziałem. I jak wrażenia? Pełen szacun. Właśnie, jeszcze, że ci przerwę, bardzo mi się podobało, bo właśnie przede wszystkim jak kibicowałem Wasylowi w tej walce, ponieważ znam go, lubię go i wyszanuję, Don Diego też lubię. I kurde, wiesz, naprawdę jak ktoś ogląda walki, to naprawdę zaskoczył mnie przede wszystkim na początku kółko lewym prostym. Ten lewy prosty później wyczuł Wasyl i już nie wchodził ten lewy prosty, odchylał się na nogę i znalazł na niego właśnie lekarstwo tym podbródkiem. To jest, wiesz, to świadczy o jego inteligencji ringowej. Naprawdę wszedł w walkę, jak nie wiem, i przełamał swój jeden kryzys, którym sam, jak z nim rozmawiałem po walce, mówił, że już chyba jest po walce, nie? Żeby myślał, że już jest po walce. Tak jak go tam trafił w drugiej czy w pierwszej rundzie mocno Wasyl, nie? Także szacun pełen, naprawdę. Zawodnik kompletny i to udowadnia. Może Diego zadzwoni do nas do studia, kto wie, na pewno Diego, jeżeli nas słuchasz, to zapraszamy do telefonu w trzeciej rundzie. Natomiast Denis, chciałem wrócić do ciebie, ponieważ Don Diego, jeżeli dobrze kojarzy, mówił właśnie, że chce walczyć ze zwycięzcą tego starcia i mam wrażenie, że nie do końca mu chyba pasuje ta wasza walka, że on sam by wolał być na twoim miejscu i teraz walczyć z Arturem Szpilką. Na pewno by chciał być na moim miejscu. Większość by chciał być teraz na moim miejscu. Jeszcze, nie, to nie jest takie proste, kurde. No, to nie jest takie proste właśnie, nie? Jak to się tak wszystkim wydaje. No to wytłumacz, bo ludzie nie rozumieją tego, dlaczego Don Diego chciał być na twoim miejscu, ale mu się nie udaje i ty tutaj jesteś. Za słaby jest. Nie klika się tak jak ja i tyle. To jest jedyny powód, jaką myślę. Umiejętności ma zajebiste, charakter też ma zajebisty, tylko brakuje mu tego czegoś, co ja mam, a tego czegoś, czego on nie ma. Rozumiesz? Robisz jakieś analizę? Tej takiej prawdziwej szczerości, tego prawdziwego ja. On taki jest bardziej, wiesz, udawany, to jest grajek. A ja jestem sobą po prostu, nie? On jest aktorem. A wy macie już dogadane to wszystko między sobą? W sensie... Nie, no jest między nami okej, nie? Jakieś wstyczki w nosach są, ale jest okej. On bardziej chyba tego rewanżu chciałby niż ja. Gdzieś widziałem jakiś wywiad z Don Diego, gdzie chyba powiedział, że wy nawet ze sobą raz na jakiś czas piszecie, jakieś wymieniacie sobie uwagi. Tak, ale tam co do walki. Znaczy ja mu tam kibicowałem akurat, jak walczył z Wasylem. Parę wskazówek mu dałem. To stosował, wygrał, fajnie. Oglądałem dzisiaj dzień z Arturem Szpilką, który możecie zobaczyć na kanale Hajlik i widziałem, Artur, że był podniesiony temat tego, czy Don Diego w więzieniu byłby traktowany tak, a nie inaczej. I komentowałeś to, mówiłeś, że ty do końca tak nie uznajesz, jeżeli dobrze to zrozumiałem. No oczywiście, że nie. No wiesz, ja tylko widziałem takie urywki. Nie wiem, jaki tam był, jak rozmawiał Denis. Zależy, jakie mu pytanie zadali, wiesz, to jest też ważne. Nie? Może on też nie wiedział, o co chodzi dokładnie. Ale poczekaj, zanim skończycie, to ja powiem, o co chodzi. Ja pamiętam taką urywek, ktoś mi wysłał, że właśnie Denis gadał, że nie mógłby grypsować, bo jest ze Straży Miejskiej, czy nie Straży Miejskiej, pożarnej. Tylko pożarnej. A ja tak, kurde, wiesz, ja z tego tak nie pamiętam, też siedziałem, grypsowałem, ale to w ogóle jakieś dla mnie, jakby przyszedł na przykład mój kolega, strażak, nieważne, i chciałby grypsować, wiesz, ja nie jestem ogółem, ale wiesz, ale dlaczego nie, jeżeli jest normalnym chłopakiem, to dlaczego nie, tym bardziej, że zresztą ja będę miał później pytanie do Denisa, jak będziemy sobie tak zadawać takie pytania, bo to jest właśnie jedno jedyne od kibiców, a tak to w ogóle nie mam pytań. Okej, ale ty masz cały czas takie zdanie, jakie miałeś wcześniej? Czy zgadzasz się z Arturem, czy się nie zgadzasz? Nie, tak jak mówiłem, moje stanowisko jest takie, jak i wszystkich ludzi grypsujących. I tutaj się mijamy, bo Artur mówi, że... Dobrze, to już wytłumaczę, tak? Nie mam nic do strażaków, super zajebiście, są normalni ludzie, mam też kolegów, normalnie się z nimi witam i tak dalej, ale wchodząc już do kryminału, on nie może tak osoba grypsować, tak? Straż pożarna współpracuje z policją, tak? Mi na przykład parę lat temu, tutaj się, niczym się nie ma się chwalić, może być jedynie powód do wstydu, mi otwierała policja wraz ze strażą pożarną drzwi, bo nie mogli ich wyważyć. Rozumiesz? Ja. I na powiedzmy, policja każe otworzyć drzwi i oni to otwierają, rozumiesz? Rozumiem. Z tego względu nie możesz grypsować, stary, wygrałem. Ja wiesz, kiedyś tam młody byłem, wiadomo, zasady się ma, ale ja bym tego tak nie traktował. No wiesz, Diego, każdy, kto go zna, to wie, że jest strażakiem, jest mocnym chłopem, który naprawdę potrafi walczyć w każdej płaszczyźnie i to się ceni, prawda? A takie tam, czy to tam grypsowanie, czy nie grypsowanie, akurat w tej kwestii, co to ma za znaczenie? Jest, no wiesz, można być zajebistym fighterem, można mieć zasady na wolności, ale idzie do kryminału, jest strażakiem pożarnym, to nie może grypsować, nieważne, czy jest przekotem, czy jest mistrzem świata, jak ty, nie? Na przykład. No, ja akurat, wiesz, w tej kwestii się nie pamiętam do końca dokładnie, ale mi się wydaje, że to nie jest takie też proste, ale to mało ważne, co tu w ogóle, to w więzieniu, jak tym bardziej miejmy nadzieję, że Diego nigdy nie pójdzie siedzieć. Ruszyliśmy temat Don Diego. Wczoraj przeprowadzałem live'a i widzowie podesłali mi dwa pytania,
które były potężne. Denis, więc ja ci je zacytuję. Wyobraź sobie, że jest pożar. No i kurde, to jest moje pytanie. To jest twoje tak, pytanie? Bo mi też kibice go ten... No i dobra, pomogę ci. No. Wyobraź sobie, że jest pożar, jesteś zaklinowany, jedna osoba, która może cię uratować i wjeżdża Don Diego. Dajesz mu się wyciągnąć z pożaru, czy nie? No pewnie, że tak. A to nie, ja to inne pytanie miałem. Teraz już tak? No czy, ale co, a wcześniej mówiłem, że nie? Znaczy tak myślałem, że przez wasz konflikt to byś w życiu nie dał się uratować. Nie, no sobie mówimy, sobie gadamy o czymś innym zupełnie, to jest, wiesz, stałe porównanie, nie? Okej, okay, stałe pytanie. Czyli odpowiedź jest, no na czacie wszyscy się dobrze bawili, ale mam jeszcze lepsze dla Artura. Wyobraź sobie, że jest pożar i możesz uratować tylko jedno istnienie. W jednym pokoju jest Denis i Pumbuś. Kogo byś uratował? Nie, no to wiesz, bez, w ogóle bez gadania, stary, no to wiadomo, że Pumbusia, ale to wiesz, to jest moje dziecko, no stary, ja kocham najmocniej na świecie i wiesz, ja nawet moją kamę kocham najmocniej, ale ona wie dobrze, że jakbyś pływał rekin i ona wie, będzie się złościć, ale jakby bylibyśmy gdzieś nad morzem i rekiny by pływały i chciały zjeść Tytusia czy Pumbusia, ja bym ratował Tytusia i Pumbusia, bo ona by sobie dała radę na tej zasadzie, wiesz. No to... Ale ona to wiesz, drapieżna babka jest, także to spokojnie, tak nie no stary, dla mnie moje pieski są najważniejsze na świecie. Nawet... Nie, no nie, na równi z Kamilą, ale oczywiście to był pół żart typu serio, że wiesz, jakby rekin chciał zaatakować Pumbusia, Tytusia, to ja ratowałbym ich, a ona by sobie dała radę na tej zasadzie. Ale wiadomo, że oni są wszyscy, to jest moja rodzina, nie? Nie, ja rozumiem, bo znam twoje przywiązanie, ty zawsze mówisz, że jesteś ojcem no tak, i mówisz o tym, że już jesteś nawet dziadkiem, bo Pumbuś ma swoje tak, szczeniątka. Tak. Będą w narożniku? Co? Będą w narożniku? Nie, no tutaj w tej walce nie, ale na inną walkę ich zabieram. Natomiast naprawdę, gdybyś miał do uratowania życie tutaj ludzkie... Tutaj jest poważna walka. Życie ludzkie w postaci Denisa, to i tak byś ratował... Ratowałbym moje dzieci, po prostu, ale jakbym miał okazję i możliwość, to uratowałbym wszystkich, rozumiesz? Jasne. Starałbym się uratować wszystkich, nie tak, że Denisa bym zostawił, tylko mówię, że to są moje dzieci, stary, to kurde, wiesz, Denis jest moim kolegą, ale to nie jest też jakiś bliski ziom, którym rozmawiamy codziennie, gadamy sobie, wymieniamy się, bardziej jak jest walka, siema, trzymam kciuki na tej zasadzie, ale to rozumiesz, a to są moje dzieci, ja z nimi jestem 24 na dobę, może 24 to za dużo powiedziane i to są najważniejsze pieski na świecie. A wiadomo, że życie ludzkie jest bardzo ważne, więc jeżeli miałbym możliwość uratować 3 osoby, to bym uratował 3 osoby. Denis? Wtedy zadzwoniłbym do Don Diego, pomógłby mi. Czy to jakkolwiek cię rusza, czy rozumiesz to w pełni? Nie, no, rozumiem tak, bardzo dobrze. Czyli też byś w takiej odwrotnej sytuacji nie patrzył na Artura? Wiadomo, musiałbym, że nie. Się postawić w tej sytuacji. Tym bardziej, że on nie ma piesków, z tego co wiem, tak? Dokładnie, no. Więc to też nie wie, jak to jest, prawda? Okej. Kończąc temat Don Diego, ostatnie pytanie na jego temat, chyba że do nas zadzwoni. Czy porażka z nim była dla ciebie lekcją pokory? Ci to pytanie zadałem następnego dnia po walce. Powiedziałeś mi, że absolutnie nie. Natomiast pytam cię już teraz, kiedy troszeczkę ochłonąłeś. Lekcja pokory to można porównać walkę Parkę z Szeligą. Tam była lekcja pokory, tam był ostry wpierdol. A tutaj nie było w ogóle wpierdol. On był bardziej poobijany ode mnie. Był również zmęczony tak jak ja, nawet może i bardziej. Do tego w trzeciej rundzie, ostatnie minutę, półtorej, to spierdalał. Walka mogła iść w dwie strony. Gdybym, kurwa, jak Kaleka nie obalał go na siebie, tylko obalał go w bok albo na niego mi się kładł, to ja bym to wygrał. Po prostu brakowało mi jednego obalenia. Zrobiłem to kalecznie, słabo strasznie, się do tego przyznaję i tyle. Ostatnio w starciu Tomka Sarary z Arkiem Wrzoskiem była umowa między panami, która wyglądała w ten sposób, że żaden z nich nie będzie obalał w tym pojedynku. Jeżeli któryś z nich obali, no to tracą do siebie szacunek, który mają od wielu, wielu lat. I faktycznie żaden z nich nie obalał, była tylko zasada taka, że jeżeli któryś z nich trafi swojego przeciwnika, to może go dobić w parterze, ale nie ma szans na to, żeby któryś wchodził w nogi nawet w sytuacji zagrożenia. Pytanie, czy wy też chcielibyście ze sobą się tak umówić, czy raczej chcecie korzystać z pełni MMA? Mamy walkę pełnego MMA, z tego co wiem i chyba tak samo. Dokładnie. Są łokcie, będzie jest łokcie, kryzys, jest wszystko. Będzie trzeba łapać. Jest łokcie, są, jest MMA i tyle. Tak wiesz, dla mnie, ja nie jestem zawodnikiem MMA, dla mnie, ale zawsze walczyłem właśnie przynajmniej w tej kwestii, żeby to było właśnie pełne MMA. Wychodzimy do sportowego pojedynku. Była tam mały konflikt, to za dużo powiedziane. Tam takie niejasności, jeśli chodzi o czas. Wydłuż, że będzie 4 minuty, miało być 5, on chciał 3 i to jest tylko jedna rzecz, którą po prostu ustaliliśmy, ale jest pełne MMA z łokciami, ze wszystkim, tak jak właśnie to fajnie wygląda, nie? Natomiast wiadomo, że waszą walkę zdecydowanie najlepiej oglądałoby się, gdyby ona się toczyła tylko w stójce, nie w klinczu, nie w parterze, tylko więc z tego powodu stwierdziłem, w parterze też będzie ciekawie. Denis ma jakieś sztuczki od Mirka Opińskiego przygotowane. Nie, po prostu będzie praca, nie będzie leżenie, nie?
jak w większości tak tutaj frikowych, wiesz, walkach, to tak przeważnie leżą i się przytulają, nie? Ja mam wrażenie, że wy obaj jesteście trochę na ten parter nastawieni, bo żaden z was nie powiedział. Nie, ja jestem nastawiony na wszystko. No, więc tak również samo jak na parter, a jednak ta stójka jest twoją najmocniejszą broją. Tak, ale parter też jest dobry. Czy ty będziesz na pewno w stanie... jest lepszy niż wtedy, bo kurwa. Okej, okay, a czy ty będziesz w stanie kopać? Spokojnie. Zobaczysz 17 września. Zobaczę, ale pytam ale widzisz, to jest fajne, takie enigmatyczne to, co mówi, bo tak naprawdę nie wiesz, co się wydarzy. Nie to wiesz, jest co tak niesamowicie jest. Enigmatyczne, że jak mamy 10 walk i 20 zawodników mówi, zobaczysz 17 września, to ja się nic nie mogę tutaj dowiedzieć, a to wy chcecie wiedzieć od nich jak najwięcej, więc próbuję po prostu wyciągać. A tak tylko zapytam, próbowałeś już? Czy próbowałem? Próbowałem. Ten uśmiech jest taki, że nie wiem, czy mogę ci ufać do końca. Jak ocenisz kopnięcia ufaj Artura? Ufaj sobie tylko. Ufam sobie jak najbardziej. Jak ocenisz kopnięcia Artura w walce z Radczenko? Nie no, tamto nie były kopnięcia, to były, wiesz, bardziej jaki oduch bezwarunkowy, takie, wiesz, z ulicy. Ja to kopać jeszcze nie umiem, spokojnie. Na wszystko przyjdzie czas. To jest dopiero 3 miesiące MMA, wiesz, ja nie kopałem, cały czas trenowałem boks i, wiesz, tam się nie kopię. A to były takie odruchy na zasadzie, wiesz, instynktu, a nie kopnięć, nie? Ale pytam z tego względu, że te kopnięcia, może wkładasz w nie całą siłę, ty po prostu leciałeś z tymi kopnięciami. Bo nie umiałem kopać, wiesz. A że Denis bardzo dobrze kopie, to właśnie chciałem cię zapytać o ocenę tych kopnięć. Coś nie coś potrafi. Nie, no wiesz, ciężko nazwać, żebym to kopał poprawnie. Na pewno Denis kopie dynamicznie z obydwu nóg i to widać i to ma te kopnięcia, więc wiem też, że naprawdę potrafi to robić, nie? Pokazał to w kilku walkach, nie tylko tu na Wotorę. Także naprawdę potrafi walczyć. Drodzy widzowie, z tego powodu, że YouTube ostatnio przycina zasięgi live'om, poproszę, zostawcie łapę w górę, a to dlatego, że specjalnie przedwczoraj pojechałem do trenera Mirka Okińskiego, gdyż wiemy, że tutaj narosła dziwna sytuacja pomiędzy Arturem Szpilką a trenerem Mirkiem i mam kilka fragmentów, które chciałbym wam pokazać i dać wam właśnie do oceny. Poproszę tutaj reżyserkę o fragment numer jeden z tego wywiadu. Żadnych konfliktów, ja po prostu podkręcam przed walką. Jeżeli ktoś nie trzyma ciśnienia i o to mi chodzi, żeby spowodować to, że ktoś nie trzyma ciśnienia, bo jak on będzie zorientowany na mnie, a mój zawodnik mu rozwali głowę i o to chodzi, bo to jest sport, ja po prostu podkręcam konflikty, wrzucam na siebie ten konflikt, tamten przeciwnik się skupia na mnie, całą agresję będzie we mnie ładował, a nagle wyjdzie ktoś z boku i będzie walczył, no nie? Więc jakby tutaj będzie dwóch przeciwników, ja jako ten gadający, który wkurza i jeżeli Artur przyjmie tą strategię, to przegra tak jak Pudzian i przegra jak Janikowski, no nie? No właśnie, Artur, trener wyłożył prosto na ławę wszystkie zabiegi, które stosuje wobec ciebie. Czy to ci dało do myślenia? Nie, w jakim sensie ma to sens, prawda? W jakim sensie ma to sens, ale ja już w ogóle, wiesz, ja się tam uśmiechnąłem, wiesz, ja ci mówię, skupiam się tylko i wyłącznie na Denisie. Trener Okiński jest tylko tak zwaną otoczką, ale bardzo ważnym elementem w jego narożniku i tyle, ale to jest, on jest tu najważniejszy i tyle. Już się nauczyłem przez, mówię ci, mam 33 wiosny i także już wiem, już dużo w życiu widziałem i wiem, co mi w danym momencie przeszkadzało, wiem, co mi pomagało. Także nie biorę sobie tego do siebie na 100%. Wiadomo, że coś trzeba mówić, to też w jakimś sensie... Tak, ale ostatnio twierdziłeś, że trener nie powinien byłem, wiesz, się to, w ogóle wypowiadać. Nie, bardziej się zdenerwowałem tak, na tyle, na ile, że wiesz, gadał o jakichś tam knockdownach, które na walkach naprawdę o coś, wiesz, o co chodzi, walkę z zawodnikami czołowymi na świecie, on gada tam o parterze, takie coś, jedną rzecz, ale to... Ja rozumiem, że to mógł być taki delikatny pstryczek, coś rozumiesz, to było tylko takie od razu po prostu, a gdzieś mi się to rzuciło, mówię, kurde, trener, takie słowa, tylko o to chodziło, a tak to nie mam w ogóle nic do niego, przecież ja go nawet nie znam, to czy ciężko mieć coś do kogoś, jak się kogoś nie zna. Natomiast, Denis, ty rozmawiałeś w ogóle tak głęboko, bo tutaj trener wyłożył karty na stół, powiedział, dlaczego to robi, dlaczego prowokuje Artura, bo tam już doszło do jakichś słów, że Artur powiedział, że chciałby porozmawiać z nie, trenerem. Nie, bo chciałbym, bo to dalej podtrzymuję, bardziej o czymś innym. Ale do tego przejdziemy, tylko ja, wiesz, muszę też trochę pogadać z Denisem, bo ty mówisz długie, ładne zdania, natomiast Denis cały czas próbuje ukrywać swoją umiejętność długich przemów. Jestem tajemniczo. Więc powiedz mi, jeszcze raz, czy ty analizowałeś to z trenerem? Rozmawialiście o tym przed albo po już, bo na konferencji... Nie no, po trenera tam, niektórych tam rozkminkach to pogadałem z nim. I trener robi swoje. Trenera nie przegadasz, nie? Ale... Mówiłem 100 razy, ale trenera nie przegadasz.
Ale... Trener jest świr. Ktoś mu się odkleił, to kurwa nie strzelał. Ale była taka sytuacja, że podczas konferencji Artur powiedziałeś do Denisa, że powinien zatrzymać swojego trenera, że to jest walka między wami, powinien z nim porozmawiać i ty powiedziałeś, porozmawiałem z trenerem, już nie będzie. Tak, ja ale specjalnie... jak czasem mówisz do kogoś, no nie wiem, na przykład, nie chcę dać jakiegoś słabego porównania, mówisz komuś, że coś nie ma robić, a ktoś to robi, nie? Na przekór. No i jak ja cię znam ze wszystkich twoich afer i rundek, to wiem, jakby się to szybko skończyło. Nie, nie, trzeba szanować całość. Nie, nie, oczywiście nie, trener, nie do trenera, tylko się śmieję, że znając twój porywczy charakter. To zależy, nie? Znaczy wiesz, ja to, jak taki pajac Alan, to na przykład to spoko, nie? Taki można być, nie? Od klientów. Ja to też powiedziałem w jakimś tam stopniu, żeby to mniej więcej ograniczyć, bo tylko tak dałem do zrozumienia, bo wyobraź sobie teraz sytuację, że siedzimy z Anzorem, jako mój trener, i on coś gada na Denisa, na tej zasadzie, no jakieś takie głupoty, nie? No i jesteśmy razem w kornerze, razem, nie? Ja też jakoś za niego odpowiadam, tylko o to chodziło, ale i tak już jest wyjaśnione, ja rozumiem takie pstryczki, to jest wszystko dla mnie tak do zrozumienia, o tak ci powiem. Kurczę, naprawdę ta zmiana, Artur, imponuje, bo kiedyś nie, bo, w ogóle... Nie, bo kiedyś to byłem młody, ja mówię, ja wracam stamtąd, gdzie on dopiero idzie, więc ja już wiem, z czym to się je, ale tak naprawdę też nie jest łatwo czasami, idziesz, kurde, wiesz, ktoś się odpali, to dalej jest ten pstryczek, tylko chciałbym, żeby ten pstryczek był właśnie w wyjściu do walki, do właśnie w nie... pójściów do oktagonu, tylko jak już wejdziesz, klatka się zamyka i nagle puch. I nad tym pracuję. A propos odpalenia, to trener nam się odpalił, dlatego proponuję włączyć teraz fragment numer 2. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że Artur Szpilka powiedział, że chciałby porozmawiać z trenerem. Kiedy to zacytowałem, to trener powiedział mniej więcej to, czując się zagrożony. Idziemy w to, żeby po prostu Szpilkę sprowokować. I że zobaczymy, czy jego nerwy puszczą, czy po prostu będzie w stanie utrzymać nerwy na wodzach. Ale powiedział trener, że gdyby kilka lat temu Artur przyszedł i powiedział takie słowa, to by trener obalił, udusił i by go liściami tuk po twarzy. Ja powiem w ten sposób. Jeżeli ktoś by przyszedł do mnie, do akademii, mnie zaatakował, to ja bym po prostu się bronił. A jak ja bym się bronił, to bym wygrał. Ani gangsterów, ani jakichś tam ludzi nie boję, to ja sam nigdy nie zaatakuję. Ale jeżeli ktoś mnie zaatakuje, ja będę się bronił, a nie będę się bronił na sportowo. Ja po prostu spalę z dwoko, wsadzę kopa w jaja albo zastrzelę. Ja, jeżeli ktoś mnie będzie atakował, ja po prostu... Kilka razy się zaśmiałeś, więc słucham teraz komentarza. Zastrzelę. Nie no, nic. No, znaczy to nie było do ciebie, tylko do propos gangsteru. Ja wiem, widziałem ten wywiad, śmiałem się tam, jak tam mówił o tych obcinaczów palców, nie? Ja nie wiem, może tak było, nie wiem, stary, no ty wiesz, to jest trener, ja gdzieś tam do trenerów zawsze mam szacunek jakiś tam, tym bardziej, że no coś no pokazał już kilkakrotnie, że przygotował zawodników i coś potrafi, ja z kim nie rozmawiam, to tam wiesz, ludzie mają różne zdania, ale to na każdy temat, ale każdy docenia jego kunszt trenerski i z tym się też trzeba liczyć, po prostu. Okej, okay, a te słowa, że gdybyś przed parę lat wcześniej, zanim trener miał nowotwór, wyzdrowiał, to by cię obalił, udusił i dał liściami? Nie ma to za bardzo znaczenia, bo parę lat wcześniej ja też byłem inny, on też był inny i tak byśmy się o tym nie przekonali. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, więc po co takie rzeczy gadać, nie? No wiesz, to grzeje internet. A jak bo... ja bym przyszedł parę lat wcześniej, no i to takie gadanie, no i co? Nie, jakbym na przykład, wiesz, z Wajderem miał, nie wiem, 5 centymetrów więcej, to mogło być inaczej. I takie głupie gadanie. Jak nie mam, tak i tak samo nie było. To w ogóle nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Denis, my możemy być tylko bacznymi obserwatorami w tej sytuacji. Artur Szpilka, który był w takiej formie, że był pretendentem do Mistrzostwa Świata, wchodzi do Mirka Okińskiego i naprawdę sobie też to tak wyobrażasz jak trener, że to byłoby takie łatwe obalić sobie gościa, który jest tak mocny, udusić go i go tuc? Nie, uważam akurat jeszcze, że mu przerwę, to tak, no ja jak przyszedłem pierwszy raz na MMA, no to tutaj tak było, obalali mnie jak dzieciaka, ale teraz już się wszystko zmieniło, wiesz, to ciężko też z zapasiorami robić, wiesz, ja mam takie szczęście, że w WCA mam ciężkich zawodników, są praktycznie wszyscy w mojej wadze i nawet cięsi, więc to mi daje dużą przewagę, jeśli chodzi o trening, ale też widzę, jak to wygląda, jak taki tur wpadnie w ciebie, odpowiednio złapie, wywróci i nagle, kurde, zmienia się cały światopogląd, więc ja się zgodzę, tylko no, że kto by się z nim tam chciał bić na jakieś tam MMA czy coś, wiesz, o co chodzi, nie? Na tej zasadzie. Tym bardziej mówię, że ja mogę coś powiedzieć czasami, ale myślę zupełnie inaczej. Tak samo jak trener podkręca, ja sobie coś tam mogę też tak delikatnie pazurkiem, a myślę inaczej. Denis, wrócę do pytania do ciebie. Jak myślisz, jakby to wyglądało? Jesteś mniej więcej w moim wieku młodym chłopakiem, oglądałeś Artura wiele lat temu, jeszcze byłeś nastolatkiem, jak on już walczył o najwyższe laury. Jak ty byś to widział? Myślisz, jak trener by był w szczytowej formie?
No nie, no to powiedzmy 10 lat temu, kiedy trener już był... Nie no, jak już, wiesz, trener by złapał, to już by poskręcał, nie? By związał. Aż taki jest mocny no nie, trener. No to jest swój mocny, nie? To on to MMA praktycznie stworzył, nie? Tak, tak. To jest naprawdę, on ma takie myczki, że... I nawet nie do opisania jest to ale w tym, nie? Kowadło w pięściach, myśli, żeby nie pomogło? Jeszcze to nie chodziło o to, nawet nie tylko trener, tak? Trener to chyba waga ciężka z tego, co wiem, tak mi się wydaje, no tak, ale, tak. Ale przecież ja robię z Anzorem, z Mansurem, przecież to są chłopaki dużo lżejsze, robiłem, bo teraz już nie. Okay. To wiesz, to też mnie kurde, na początku jak dzieciaka, wiesz, wywracali. Nie, że tam odklepałem, bo nie odklepałem, ale wywracali, wiesz, ja mówię, jak to możliwe, nie? Teraz zupełnie inaczej to wygląda, ale to jest chyba normalne, jak pierwszy raz trenowałeś z kimś, to tak samo nagle, wiesz, całe życie walczysz stójka, noga wysunięta. Trzeba to delikatnie skorygować, prawda? Okej. Okay. I został nam ostatni fragment, on się już bardziej odnosi do Denisa i właśnie tego, czy trener powinien pomagać zawodnikowi. Proszę o fragment numer 3. Ja robię wszystko, co dla zawodnika jest dobre. Nawet jak on tego nie chce? I to nie jest tak, że zawodnik nie chce, bo zawodnik po prostu podświadomie potrzebuje pomocy i tą pomoc dostaje. Podświadomie potrzebowałeś pomocy? Ja sobie sam radzę, nie potrzebuję pomocy. No właśnie, i dlatego też trochę mnie te słowa dziwią, że akurat są skierowane, bo... No, ten bardziej myślał, że mnie wesprze tym, co robi. Okay, i bardziej może zmotywuje. Naprawdę tak niesamowicie ciekawy, jak przebiegały te rozmowy między tobą a trenerem. Dużo bym dał, żeby móc posłuchać tego właśnie, jak to wyglądało po tej konferencji. No zdradź trochę, zdradź, te programy po to są. Prywatnych rozmów się nie zdradza. Też racja. Dostałem pytanie właśnie a propos trenera Mirka, już kończę teraz, ten temat. Teraz dostałeś pytanie? Nie, dostałem wczoraj na live od widzów i spisałem te najciekawsze. Natomiast zaraz przejdziemy do rundy drugiej, gdzie panowie będą mogli zadawać sobie pytania. Ponieważ sam mówiłeś o tym, że jeżeli ktokolwiek, kto nie jest osobą pokroju takiego jak ty, czyli jest związany z konfidenctwem i podaje i po prostu trenuje u Mirka, bo trener Mirek mówi, że przyjmuje wszystkich. Tutaj dostałem pytanie na temat tego, czy osoba, która trzyma z konfidentami i podaje im rękę, jest na ich poziomie? Jeśli gadamy o chłopakach z naszego kręgu, to tak. Okej. Okay. Jeśli rozmawiamy o normalnych ludziach, no to nie. Okej, okay, czyli to wpływa na twój kontakt z trenerem, który trenuje takich ludzi? Nie, no słuchaj, chodzisz do Biedronki, czy nie? Chodzę. Sam Artur też chodzi, tak? W Biedronce kasjerka obsługuje policję na przykład? Teraz nie pójdziesz do niej, bo obsługiwała wcześniej policję na przykład? Dobry argument. Ci prosty przykład, nie? Dobry argument. Trener to jest, wiesz, trener, nie? Ciekawe, nie jak Biedronka osoba... zapłaciła za taką reklamę, co? W szczytowych godzinach. Ja Biedronka teraz często się reklamuje, widzę. Dobrze, panowie, czy wy macie dobre te pytania przygotowane, Artur, powiedz prawdę. Nie mam pytań żadnych, mam naprawdę, daj wam, ale wymyślę coś, mam jedno pytanie. Ja tam mam dużo pytań, ale to od widzów, a to nie będę kurwa ich pytał nawet o takie rzeczy. Ja też o wszystkich nie będę pytał, bo to przecież niektóre są mongolskie, nie obejście się. Mongolskie pytań, ale zapytam po prostu jedno z tych, bo to jest w sumie takie w miarę ciekawe, też jestem ciekaw, nie? Masz 5. Coś tam jest. Jest dobrze, to milion, przygotujcie kurwa. Się panowie, a w tym momencie dziękuję za rundę pierwszą. Czas na rundę drugą. Skoro masz jedno pytanie, to no, poczekamy. Zostawmy je na chwilę, niech zacznie Denis. A ja myślę, że Artur zastanów się tak jeszcze. Zrób to dla widzów. Nie, dużo ludzi. Zapytam się, tylko mówię jedno mam takie, że po prostu zapytam tak, że no ten. Pozostałe coś wymyślisz. Coś wymyślę. No pewnie, że tak. Daj, niech Denis daje na pewno. Abstrakcyjne pytania są już? Zawsze ciekawe. Zapraszam. Ja tu nie będę wbijał szpilek. Okay. Bez obrazy na nazwisko, bo się kojarzy. Dobra, słuchaj. Czy byś był chętny, niezależnie od wyniku, na rewanż w The War? Nie, bo ja nie jestem chuliganem, mówię ale ci. Ale czemu chuliganem? No nie, się chodzi biją, o to, chodzi sportowcy nie, się biją ja wszyscy coś, teraz, ja nie? Ja ci coś powiem. Ja toczymy walkę tutaj i chciałbym później, ewentualnie, jak będę zdrowie, wszystko będzie ok, stoczyć walkę w KSW. Potem mam... jeszcze jakąś tam inną propozycję. Dla mnie to, tak powiem ci szczerze, dogadałem się już dużo przed pójściem do KSW, że mam możliwość ewentualnie startowania w High League, rozmawiałem z włodarzami i to jest taka, wiesz, tym bardziej, że MMA traktuję jako przygodę, wiesz, a The War to już są, tak moim zdaniem, to są już takie walki na gołe pięści, to jest chyba po trzech, nie, trzech na trzech, czy czterech, tak widziałem. Ale to są takie ekstra fajty po prostu, dodatkowe takie, nie? No, tym bardziej, że wiesz, no i wiesz, i tak kurczę, no słuchaj, wszystko jest do przemyślenia. Najważniejsze, stoczmy walkę, niech będzie zdrowie, ale dajmy siebie wszystko, pokażmy kibicom, że można. I zaznaczę 8 października Gala The War 4.
A dlaczego Denis tak zaznacza? Ponieważ to jest jego gala, walczy się tam na gołe pięści i o to chodziło trzeba w tym wyzwaniu, żeby wypromować. A, na gołe pięści to ja nie walczę, no to nie, nie. Ale zmieniamy na piątkówki, także oficjalnie mogę powiedzieć, że z gołych pięści przechodzimy na piątkówki. Ja mogę powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz odnośnie gołych pięści. To jest dla mnie naprawdę wielki szacun dla tych wszystkich facetów, ale miałem 4 razy operowaną dłoń i po prostu nie chciałbym po prostu 2 raz przez głupotę, bo uważam, że to jest na pograniczu głupoty, znowu sobie coś zrobić po prostu, więc jak są jakieś tam piąskówki czy coś, no to na pewno to jest duże ułatwienie, bo jak myślisz, masz takie, możesz uderzyć z pełną siłą, ze świadomością, że coś jednak chroni tą dłoń, to wiadomo, że te ciosy są mocniejsze niż na gołe pięści. Dobrze, ja przed pytaniem Artura jeszcze przypomnę, że pay-per-view na galę Highlight 4 jest już dostępne na highlife.tv. Sobota, 17 września, możecie kupić wersję zwykłą oraz wersję premium, która jest lepsza w tym, że możecie zobaczyć sobie Hate Room, a także lepszą jakość i dłuższe VOD. Artur, twoje pytanie. Nie, ja wiem, nie, że jak jest jedno, to nie, będzie przepotężne. Nie, to nie jest moje pytanie, tylko to jest pytanie tych kibiców, ale też z ciekawości w sumie się do niego podłączam. Akurat mówię, to jest to, co widziałem na tych rundkach twoich z Denisem, jak tam mówiliście o tym. A popatrz, a co by było sytuacja tego typu, że pali się mieszkanie, nie? Mhm. Twoje. I dzwonisz wtedy po straż pożarną, czy nie? Czy sam gasisz? sam gaszę. Nie, naprawdę? Serio się pytam. Czy dzwonię? No. A jest puste? Proszę? A jest puste mieszkanie? Nie, no jesteście w mieszkaniu. No, pytam to uciekamy z tego mieszkania, nie? No wiem, no ale teraz ubezpieczalnie jest, zarobię. Nie, pytam po prostu, bo wiesz, możesz mieć dziecko, możesz mieć pieska. Ja pierwsze, co bym zrobił, ja na przykład za siebie, to dzwoniłbym po straż pożarną i starał się wyciągnąć moje pieski. No wiesz, wyzywasz straż pożarną, do gaszenia pożaru to nie jest dojebane, nie? No tak, dlatego się pytam, mówię, dlatego cię o to zapytałem. Logiczne, to nie jest dojebane. Już skończmy ten temat tej straży pożarnej, wiesz. Zaraz na kryminał. Ja nie odpowiadam, szczególnie Paweł z Torunia, jeżeli nas oglądasz, ja naprawdę czekam na twój telefon. Czyli odpowiedź jest taka, że wezmę straż pożarną. Ile tematów się biło w ogóle tą straż pożarną teraz, Ja co? Nie wiem, wszyscy do mnie o tą straż, ale akurat, żeby to było jasne, mam kilku kumpli naprawdę ze straży pożarnej, mega charakternych facetów, którzy tak samo się potrafią bić i wiesz, no masz nawet i Don Diego, tak? Tylko, że to jest w ogóle już, no kurde, mi świata, prawda? Ale jest naprawdę kilku takich fighterów, nie? I tacy sami zdziwieni byli tym wszystkim. Ja mówię, tak, ja nie pamiętam odnośnie na przykład, nie? Proszę bardzo, twoje kolejne pytanie. 16. To ja tylko przypomnę, że możecie już pisać SMS-y na numer 72550, ponieważ jeżeli napiszecie, będziecie mieli szansę na to, żeby trafić na antenę, wygrać nagrodę od Plento, o której wam jeszcze niedługo opowiem. Natomiast będziecie przede wszystkim mogli zadać pytanie Arturowi albo Denisowi. Będzie mocno, możecie zapytać o wszystko, co tylko chcecie, z klasą i kulturą i ogładą oczywiście. A teraz pytanie Denis Załęcki. Co powie ci Kawulski, jak przegra ze mną? Nie wiem. Po pierwsze, nie biorę tego pod uwagę, że z tobą przegram. To jest raz. Po drugie, fajnie, że nie wypowiadał się na ten temat, bo uważam, że taka... Po pierwsze, to jest sportowy pojedynek, więc uważam, to jest jedno. Drugie, MMA i moje podejście do tego jako przygoda, to właśnie samo to, jak traktuję to, więc myślę, że nie powinno być nic złego, ale na pewno w jakimś sensie przed walką, kiedy walczył zombie, chyba tak, o ile się nie mylę, z Don Casio, tak. To takie było to powiedzenie niepotrzebne. Ja też to powiedziałem, że no tak w sumie niepotrzebne powiedzenie, no bo robienie presji niepotrzebnej, tak? Chodzi ci o to, że Maciej Kawulski powiedział, że jeżeli przegra z nim, to już nie ma go w KSW, nie? Tylko, że to był freakowy pojedynek, prawda? A tutaj jest, mi się wydaje, sportowy, zupełnie inna grupa ludzi. I tak jak mówię, ja w ogóle nie biorę tego pod uwagę, nie? Wiadomo, że jako zawodnik, który już w życiu trochę przeszedł, też biorę taką rzecz pod uwagę i nie wykluczam tego, ale staram się o tym nie myśleć. Myślę o tym, co potrafię robić najlepiej i jak to wykorzystać w ringu czy w klatce i to jest chyba najważniejsze. Kubiszyn kazał się w ogóle zapytać jeszcze go coś. No to za chwilkę. A proszę, kto tu pisze z Kubiszyn? Nie, to na tym zadałem do widzów pytania, jakie mam zadać Arturowi, to Kubiszyn się odezwał. Dobrze, to za chwilkę, to już zaraz tego przejdziemy, bo teraz będzie szansa. To nie moje. Drugie pytanie, ale to nie, to musisz wybrać. Nie, to Kubiszyn. No dobra, zrobimy pytanie ekstra, ale tak. Na sam koniec. Natomiast tylko przypomnijmy, faktycznie było tak, że Maciej Kawulski zapowiedział, że Marcin Wszystko zostanie zwolniony z federacji w momencie, jeżeli przegra swoją walkę freakfightową w boksie. I tak też się stało, Kawulski dotrzymał słowa, chociaż mam wrażenie, że Marcin Wrzosek jest teraz szczęśliwy z takiego obrotu spraw. Twoje pytanie, Artur. Właśnie nie wiem. Nie chcę wyjść na jakiegoś nudziarza ani ten, ale... To zadaj takie pytanie, którego nikt się nie spodziewa, stary. Możesz zapytać o wszystko, czego chcesz. Nie musi to być związane z walką.
No właśnie wiem. Tylko nie mam pytania, no. Zapytaj o imprezy, o dziewczyny. Ja powiedz mi, miałeś kiedyś taką, no jak już tam, sytuację, że na przykład uciekałeś przed jakimś jednym kibicem, jeden na jednego byłeś i uciekałeś przed nim? Nigdy. Nigdy się nie cofnąłem, nigdy nie uciekałem. Dlatego pytam. Nawet przed grupą nie spierdalałem. Mi się zdarzyło uciekać przed grupą, tylko u nas jest zupełnie inna zasada, wiesz, w Krakowie było zupełnie inaczej. I kiedy to było? Hoho, mówimy 13 lat temu, kiedy ostatni raz, można było powiedzieć, byłem na meczu, albo nawet mniej, 14, to uciekałem przed grupą, ale Raz uciekałem tylko przed trzema osobami, bo byli na sprzęcie, ale tylko do samochodu pod sprzęt. To ja właśnie mówię, że jak u nas... to się skończyło? Byłeś sam na trzech ze... Wygrano. Czasem pewność siebie wystarczy i mi, niektórzy się boją, biorąc to sprzęt, ale boją się górzyć, nie? Okej. No, a poradziłem sobie. W sensie, że nie to, że oni odpuścili, tylko że po prostu wygrałeś strzał. No w sensie nie, oni odpuścili, nie? No to musi być, no. Ale możesz zdradzić, co to był za sprzęt, czy nie możesz? Nie, no, dla dzieci, łopatki. Łopatki. Dobrze, natomiast przed jaką grupą ty musiałeś uciekać? Jak Krakowi, wiadomo. No znaczy nie, to wiem, tylko chodzi mi, że ile osób... No skąd wiesz? Dużo, ty, a skąd wiesz? Dużo. No bo wiem za kim było. Ale to było bardzo dawno temu, żeby to było jasne. Ja na jeden, nawet jak było dwie osoby, też nigdy nie uciekałem, ale jak była grupa, to wielokrotnie paliło się wrotki. To było dobre pytanie. Nie, przepraszam, bo bym skłamał. Kurwa, uciekałem. Uciekałem jak byłem, przepraszam za kłamstwo, uciekałem jak byłem na Bydgoszczy na jakiejś gali. To podeszło do mnie z 20 chłopów Zawiszy Bydgoszcz. Mieli problem, ja stanąłem, się nie cofnąłem, no ale kurwa zaraz się zbiegło z 60-70 innych. No to już uciekłem, nie? Pierwszych 50 jeszcze było. Nie, no pierwszych 20 to mnie okrążyło, ale nikt nie miał kurwa jaj w ogóle, wiesz, podejść pierwszy, nie? Aha. Wiesz, na huki brali, nie? No ale później zaraz się zlatywać, wiesz. No i później już musiałem uciekać. Udało się? Udało się. Ciężko było uciec, ale uciekłem. Wiesz, no walczyłem o życie, nie? No tak. No. No, świetne pytanie, widzisz, jak się rozkręciło. To była taka ciekawostka na zasadzie, bo sam wielokrotnie zdarzało mi się, więc dlatego mówię, no, to jest chyba normalne, nie? Ale tak jak mówię, miałem takie szczęście w życiu, że zawsze też trafiałem na honorowe osoby właśnie. Mimo tego, że w Krakowie były zasady, jakie były, to trafiałem na honorowe i gdzieś zawsze te walki były na pięści. Ale raz też pamiętam ze sprzętem, no to trzeba było wrotki palić, nie? Trzecie pytanie by Denis Załęcki. Kurczę, tam jest przygotowane wszystko. Ale ja to bardzo... Mówię. Słuchaj, dostaliście dzisiaj, jeszcze sam rano dzwoniłem tutaj, jakieś nagrody są? Jakieś nagrody są za przygotowanie? No oczywiście, będzie pan zawalczyć za którym szpilką w oktagonie 17 września w Gliwicach. Natomiast sam jeszcze dzwoniłem dopilnować tego, żebyście mieli te pytania. I oczywiście musiał się znaleźć jeden, który nie będzie chciał pytać. No bo wiesz, są głupkowate pytania po prostu. Takie możesz zadawać bardzo mądre. Ale nie, no właśnie nie ma mądrych w większości. Ale nie, powymyślę, edukacyjne. Spróbuję coś wymyślić. Ja z tego co pamiętam, Denis bardzo lubi, kiedy się go pytał o matematykę. No. Dawaj pytanie. Czy nie masz czasem ochoty pobić się tak jeszcze 2-2, czy ekipa na ekipę? Czasami powiem szczerze, że oczywiście jestem sportowcem i to nie ma tu, nie podlega żadnej dyskusji. Wręcz przeciwnie, z perspektywy czasu trochę współczuję niektórym tym chłopakom, dlatego że poszli za jakimiś tam ideałami, a gdzieś przyszło co do czego i ktoś któryś tam komuś niestety pękały majty, no i później się działo jak się działo i te całe ideały, w które wierzyli, po prostu się rozmywało, ale raz na jakiś czas tak sobie myślę, kurde, ale byłoby fajnie na przykład tak czasami się ponapierniczać, ale tak jak mówię, czysto sportowo, nawet w szczęce gdzieś tam, żeby to miało, to tak, czasami mi się tak myślę, ale ja mówię, jestem całkowicie z innego świata już. Okej, okay, jesteś w stanie powiedzieć, kiedy ostatni raz miałeś taką grupową, chociaż 2-2 walkę? Nie, no tak, 15 lat temu. I potem już nigdy nic się nie tknie. Jak wyszedłem z zakładu karnego od razu, to pamiętam, że też była jakaś mała taka akcja, ale to było 11,5 roku temu. A tak to teraz czas na The War, 5-5 możemy ale zrobić. Nie biłem się i w ogóle się nie chcę bić, w ogóle mi to nie sprawia radości. Powiem ci więcej, szanuję swoje zdrowie i szanuję też czyjeś zdrowie na tej zasadzie i nie chcę w ogóle. Tym bardziej, jeżeli można za to zarobić i walczyć w walce i dawać w jakimś sensie przykład młodzieży, ludziom, że to nie tylko tam, właśnie tu pokazywać, że tutaj można wyciągnąć, właśnie fajnie, że dużo właśnie zawodników, chociażby nawet z tej strony, bo ja też uważam, że stamtąd się wywodzę, z tej strony chuligańskiej dzisiaj walczy właśnie... Na tak, The War. Na, no nie, walczy na przykład High League, walczy KSW, walczy Wrzosek, KSW, wiesz, to są kozaki, nie? Wrzosek mistrz świata i może pokazać, że można. I bardzo mu kibicuję też, bo fajną robi robotę. Natomiast ty kiedy ostatni raz miałeś walkę grupową, nie licząc The War?
Bez szczegółów. Nie będę się na ten temat wypowiadał. Czyli w tym tygodniu, czy 2-3 dni? Nie chcę. Okej. Okay. Nie chcę za bardzo na temat kibicowskie rozmawiać. Zaraz będzie. Dobrze, to było twoje pytanie trzecie, Artur. Nie, tak? Trzecie? Nie, od Kubiszyna teraz miał pytanie. Nie, to nie było Kubiszyna, to było jego pytanie. Kubiszyna będzie ekstra. Dawaj. No właśnie nie wiem, cholera jasna. Mówię, imprezy, dziewczyny, podróże, szkoła. Byłeś w szkole najlepszy? Bo ja na byłem. Na WF-ie tak. Ale nie, my pytam się poważnie. Biciu? No. A tak, no. Ja tak samo. Także spotka się dwóch. Jak który jesteś rocznik? 9-7. 8-9, no tak, to 8-9 ja akurat starszy, no. Wybiłem cały, jakby co. Masz 33, tak? Skończone? Tak. To 8 lat starszy. Kurwa, jak ja za 8 lat to się napierdalał. Czyli co, wchodziłeś do gimnazjum razem z drzwiami, tak jak Artur, że byłeś w pierwszej gimnazjum najlepszy? Nie, ale ja trenowałem sporty walki, wiesz, już od 5 roku życia zacząłem na karate chodzić, od 11-12 chyba roku życia na boks, to już się biłem, nie? Ja wiesz, ja w szkole organizowałem zawsze jakieś mini ustawki, ja już takie miałem zajawki kiedyś, wiesz. No i no, potem mnie wyrzucali ze szkół, ale wiesz, szkołę skończyłem, średnie skończyłem, dalej już nie muszę, bo inny prowadzę styl życia i szkoła mi nie jest potrzebna, tam wyżej, nie? Okay. A jak wyglądało to ustawianie ustawek? No to już zostawię do siebie. Ale nie, no w gimnazjum to chyba możesz powiedzieć. Już kurczę, nie pamiętam, ale po prostu organizowałem takie, nie? Z jakimiś nagrodami? Nie no, wiesz, szkoła na szkołę na przykład, nie? Szkoła na szkołę. Takie kiedyś ustawki były, nie? Ej, szkoła na szkołę, a kierownicy dyrektorka. Okej. Okay. A tak, jeżeli byście mieli powiedzieć największa, w sensie ilość osób, ustawy, w której braliście udział, to było ile osób na ile? Mniej więcej. Nie mogę o takich rzeczach rozmawiać. Okej. Okay. Też nie możesz? Znaczy ja to nigdy nie biłem się szkoła na szkołę. Szkoła na szkołę? No przykładowo, bo to może być 100 na 100 nawet, jeżeli mówimy szkoła na szkołę. Ja mówię, ja miałem coś takiego, że ja jeździłem po rocznikach, po innych szkołach i mówię, który jesteś rocznik, 8-9, no to wystawiać mi najlepsze. Naprawdę tak było. Zresztą każdy, kto chodził do szkoły, to pamięta. I miałem coś takiego, tylko były czasy lata temu, jak miałem 15-16 lat. Jak już później zacząłem boksować, to zupełnie zmieniłem priorytety, bo zdarzało się kilkakrotnie, jak chodziłem właśnie na trening, a potem Żydki przyjeżdżały i wiesz, i po 16 osób i mnie chcieli, wiesz, uszkodzić, no bo już byłem taką schodzącą właśnie zawsze biorą się za liderów. Tak. No i właśnie też kilka osób tam z tej Krakowi załatwiłem i później chcieli załatwić mnie. I dziękuję Bogu, że tak się moje życie potoczyło, a nie inaczej. Że odbiłem i też nigdy nie byłem zakorzeniony w tym tak głęboko, jak to może się wydawać, bo to tak brzmi. A tak ogólnie odbiłeś oficjalnie, czy jak tam było? Oficjalnie? Czy nie, no chcę, bo ja o tym cały czas pytam. Była sytuacja taka, że wtedy poszedłem za kolegą, wtedy uważałem go za kolegę z Krakowi, dzisiaj jest nic dla mnie nie warty i Wisła chciała, żebym go wystawił, bo poszło to o to, że, a wiesz, a ci w ogóle, co tak mi to zarzucili, później przedstawili mnie personą non gratę na Wiśle, to teraz się rozpierdolili, nie, na tej zasadzie, więc to dla mnie jest wszystko śmiechu warte, ale dzięki temu moi koledzy, moi przyjaciele dzisiaj, wtedy byli na mnie źli, bo musieli się tak jakby opowiedzieć, po której stronie są. Źli, to za dużo powiedziane, ale byli, a teraz dziękują mi, że tak się stało, a nie inaczej, bo kto wie, czy nie byłoby dzisiaj też siedzenia, nie? Okej. Okay. Nie mówię o sobie, bo ja to zawsze byłem z daleka od... Taka ale za same ustawki się nawet rozpierdalają teraz, nie? Tak. Mhm. Dlatego mówię. No właśnie, tak właśnie jest, mordeczki. Czwarte pytanie, Denis Załęcki. Bardzo lubię to mówić, jak Denis tak spokojnie czyta. A potem spokojnie. Która organizacja lepiej płaci, KSW czy High League? Tak samo. Tak samo. Ja mam dogadane po prostu z organizacją KSW i High League. Takie same pieniądze i tyle. Proszę nie krzyczeć na mnie na słuchawce za to pytanie. Czy tak jak Marcin Wrzosek za każdą walkę możesz sobie kupić nowe mieszkanie? Nie chciałbym o tym rozmawiać. To ja na to ciężko pracuję i tyle, wiesz. I po prostu na tym się skupiam. A czy myślisz, że gdybyś robił... O, to jest pytanie do was obu. Czy gdybyś robił cokolwiek w życiu innego niż walki, to zarabiałbyś takie same pieniądze, jak zarabiasz teraz? Wiesz co, ciężko powiedzieć, żeby zarobić te pieniądze, które zarabiałem teraz, musiałem do czegoś dojść, musiało się to od czegoś zacząć. Z całym szacunkiem do wszystkich zawodników, którzy tu walczą,
Broń Boże, tutaj się nie wywyższam, ale no przeżyłem tej historii trochę w boksie. Walczyłem na tych największych ringach, dlatego chyba to też jest jakimś takim wyznacznikiem. Wiadomo, że ta historia zaczęła się od tego buńczuczności. Ja się patrzę na Denisa czasami i tam słucham, to trochę taki, ja taki sam byłem, nie? I zero jedynkowy. Nie pasowało mi coś od razu, potem wracałem do domu, głowa mi parowała, mówię, co ja powiedziałem, coś tam, ale wiesz, ale tak już było, nie myślałem, nie? Najpierw robiłem, potem myślałem. Ale tak, uważam, że dzięki właśnie sportom walki, historii w boksem, stary, ja byłem 6-krotnym mistrzem Polski, wicemistrzem Europy, mistrzem Unii Europejskiej, na świata przegrałem o medal z mistrzem świata, także stary, ja to trochę zdobyłem już w tym boksie amatorskim, mistrz 6 razy Puchar Polski, byłem najlepszym zawodnikiem mistrzostw Polski. Chodzi mi o to, że gdybyś nie wszedł w sporty walki, to czy myślisz, że na czymkolwiek innym zarobiłbyś tyle samo? Myślę, że nie. No ciężko, ja nie mam takiego daru, jak niektórzy biznesmeni, coś. Ja w ogóle stary jestem taki troszkę, wiesz, no nie. A co byś robił? Właśnie nie wiem. Na całe szczęście na tym się nie zastanawiam, bo robię to, co kocham i no nie, no tak, to do jest tego dążę. Wspaniałe więc, w życiu, więc, że nie, więc staram się nie myśleć o tym, co bym robił, bo robię to i staram się poświęcić całą tą energię. Ale poproszę, właśnie zastanów to się chociaż delikatnie, a teraz Denis, do ciebie pytanie. Czym się... Należy mu się, bo dużo rzeczy zrobił w życiu i mu się należy, nie? Taki hajs, jaki ma za walki tu. Ale to w ogóle mówię, nie, ale tak po prostu mówię, już miałem wcześniej powiedzieć, ale aha, chciałem, zacząłeś coś tam gadać? No, oczywiście, że tak, no Artur przecież doszedł do najwyższego możliwego poziomu. Niestety, kurde, poszedł spać na 4 minuty w to tej walce. To jest mało ważne, ale, ja wciąż pamiętam, że ty byłeś naprawdę bliski w tej walce i to było naprawdę fajnie się to oglądało, bo Wilder chyba przed walką z tobą nigdy nie miał takiego zagrożenia w żadnym pojedynku. No właśnie, wiesz, i to jest taki też ból, ale zarazem, wiesz co, po czasie, kiedyś jak byłem właśnie w wieku Denisa, to nie, dlaczego to, tamto, nie doceniałem, a dzisiaj mogę to docenić z perspektywy czasu, jestem mega szczęśliwy, że tak wyszło, a nie inaczej. Nie wyszło, co prawda, nie było mi dane być mistrzem świata, ale walczyłem jak równy z równym z mistrzem świata, który, proszę, ostatnia jego walka z Tysonem Fury. I naprawdę, wiesz, ja siedzę teraz, oglądam to w telewizji, nieraz komentuję walki, i mówię, kurde, stary, szacun, sam do siebie mówię, wiesz. I jestem wdzięczny, wiesz, nauczyłem się być wdzięczny. I to jest chyba takie najważniejsze, odnaleźć to w sobie w życiu, bo nasze oczekiwania, które miałem wcześniej, czasami niespełnione, zabijały mnie od wewnątrz. Te oczekiwania były za duże, ego, a sobie z tym poradziłem i to chyba jest najważniejsze. A ty, Denis? Pytałem wcześniej, co byś robił innego i czy myślisz, że zarobiłbyś tyle pieniędzy, ile zarabiasz obecnie za walki? Zarobiłbym tyle, ale to wiązałoby się z kryminałem, z odsiadką. Okay. Czy teraz, czy za 10 lat? Tak więc, cokolwiek bym teraz nie zapytał, to i tak się już nie dowiem więcej. To było twoje czwarte pytanie przed chwilą do Artura, czy teraz jest twoje czwarte pytanie? Bo w końcu chyba go nie przeczytałeś. Nie wiem, muszę, nie wiem. Nie mam ponumerowany, bo mam tutaj mnóstwo pytań. Mhm. To też czy to nie jest trochę tak, że uciekłeś do MMA, bo w boksie ci nie szło? To jest od widza pytanie, nie ode mnie. Wiesz co? Nie, w pewnym sensie, bo to nie jest tak, że w boksie, bo w boksie znaczy, dostawałem... Ci, no, ale tak, nie, w boksie prosto dostawałem tak samo oferty, ja powiem ci więcej. I mówiłem to przed wyjściem właśnie do KSW. Ja dostałem za walkę z Babiczem dużo większe pieniądze, nie jakoś bardzo dużo, ale dużo większe pieniądze od Ediego Herna za walkę z Babiczem w boksie niż dostałem na debiut w KSW. Nie było to jakieś dużo więcej, ale jednak było, tak? Więcej. I po prostu stwierdziłem, że nie, kończę z tym, bo po prostu tego nie czuję. Nie przychodziłem na trening bez żadnej radości, wiesz, bez niczego. A tutaj zacząłem tu jedno kopnieć, coś, mówię, kurde, fajnie, tu łokieć, tu to, mówię, kurde, zacząłem znowu łapać. I każdy, kto mnie zna na co dzień, mówi, ty Artur, ty znowu żyjesz, ty, ja znowu widzę w tobie radość. A wiesz, co jest najważniejsze w tym wszystkim? Jak wychodziłem do klatki w KSW, pierwszy raz od dawien, dawien dawna, każdy, kto się interesuje sportami walki, to widzi, jak wyglądały moje oczy, stary, ja się cieszyłem, ja byłem uśmiechnięty, ja nie pamiętam, to tak jakbyś wychodził po zabawkę i to i tak każdy zawodnik powinien wychodzić, nie jak na ścięcie, jak w ostatniej walce, choćby nawet właśnie z Różańskim, jak wychodzisz jak na ścięcie, czy z innymi zawodnikami, coś tam pękło. Ja nie powiedziałem, że to jest koniec, ale dzisiaj sprawia mi to radość mega i cieszę się, że też kibice, pomimo tego, że mnie tam już nie ma, też to doceniają i mówią, kurde Artur, jak byłeś, czy coś, jak te walki, wiesz, to fajnie się mówi, kiedy spadasz w dół i nagle każdy cię może kopnąć, bo tak wygląda to prawo internetu, prawo tego naszego świata i wiesz, każdy cię kopie, a ty musisz się bronić i niestety ta moja obrona polegała właśnie na rzucaniu się na wszystkich, a to nie do końca miało tak wyglądać, ale dzisiaj się tego nauczyłem, ja doceniam to, gdzie byłem i bardzo się z tego cieszę i codziennie dziękuję Bogu za to, gdzie jestem i za to, co mam. To było odpowiedź na czwarte pytanie, więc teraz
Ostatnie? Oj. Nie, ostatnie. Czwarte. Ty będziesz się, musiał czwarte, się zadać piąte. Kurczę, no ja nie wiem już tego. No dawaj, czwarte. Czwarte pytanie. Zapytaj o coś, o co byś nigdy nie zapytał. To na pewno nie zapytam i na pewno nie publicznie. Nie wiem, no stary, nie, musicie mi wybaczyć, nie wiem, naprawdę. Możesz zapytać coś ode mnie. Bardzo ciekawe, jak już tyle pytań zadałem w pierwszej rundzie. Nie, nie wiem, Daniel, naprawdę, nie mam pojęcia, stary, no. Tak zadałem, miałem jedno pytanie przygotowane. Nie no, dobra, to jeszcze zapytam o szkołę tak samo. Nie mam pytań. O szkołę? No wiem, ale nie mam, no stary, nie obraźcie się, nie mam pytań, naprawdę. Ja nie się wiem. Nie obrażę. Szczęśliwy. Dobrze, to myślę, że to jest moment na pytanie od Diego, które miałeś przygotowane. Więc... Znam na pamięć. O, proszę. Otrzymałem to swoimi słowami. Na kogo stawiasz w naszej walce? Na mnie czy na ciebie? Wiesz co, oczywiście, że stawiam na siebie. Czyli wygrałem. Nie, czyli kurwa kupony pójdą się jebać. Nie, nie, nic nie wygrałeś. Stawiam walkę na siebie i to jest normalne. I Diego to powiedział przed walką, bo rozmawiałem z nim. Mówi, dobrze, przed walką napisał, dobrze, że obstawiłeś na Wasyla, bo wiem, że wygram, klątwa. Ale to nie jest tak, bo stary, bo... Jeszcze raz tłumaczę, kilka walk mi się zdarzyło nie powiedzieć inaczej i po prostu media to podchwyciły z racji tego, że głównie chodziło o Joshuę, bo ja nie lubiłem Joshuę talentu, nie jestem jego fanem jego talentu i chodziło mi z każdym, kto z nim walczył, praktycznie stawiałem przeciwko. No i tak naprawdę niedużo brakło Povetkinowi, który walczył z Joshuą, który złamał mu nos, brakło tyle, żeby go znokautował, no ale jednak Joshua przełamał go pod bródkiem, trafił się, jak powiem, wygrał i stąd to się wzięło. Także stary, no... Już rozmawiałem z nim na ten temat, także to jest logiczne, stary, ja wiem. Kto zapytać, zapytałem. No, dlatego mówię. Także Don Diego, seremene, kenemene, uene. O, proszę. Dobra, to oddasz teraz jakieś pytanie, coś wymyśliłeś? Ciekawe? Nie, naprawdę. Mateusz, nie, a wymyśliłeś pracę, w której byś się znajdował, gdyby nie sporty walki? Nie wiem, stary, nie myślę o tym. Wiesz dlaczego? Nauczyłem się w życiu tak, że już nie myślę, co by było, gdyby, bo jest coś innego i nie zawracam sobie energii tym, co mogłoby być. Na pewno, jeżeli nie boks, to zostałbym chuliganem i pewnie odsiadowałbym jakimś wyrok. I dlatego cieszę się i dziękuję Bogu za każdy dzień, który ja zawsze gdzieś w tym momencie takim, ja nigdy nie byłem na żadnej jakiejś takiej ustawce, tak gdzie się tak Wisła, bo ja zawsze byłem tak osiedlowych, wiesz, Wieliczka, my mieliśmy fanklub Wieliczki i myśmy się gdzieś tam w Wieliczce byli to, i to było całe to nasze takie życie i dlatego dziękuję Bogu, że moi przyjaciele, którzy w Wiśle urzędowali, jeździli, zawsze mnie odciągali, jeździli na moje walki bokserskie, mówili, nie, ty się nie będziesz bił, bo ty masz talent, nie? Czyżu, reszta. I ja za to im dziękuję, bo tak naprawdę mogli wykorzystać to, że się bije, bo się lałem i naprawdę kilka osób z Krakowi o tym się przekonało. I dziękuję im za to, bo dzięki temu ja dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem i chciałbym tak samo pokazywać właśnie tym młodym chłopakom, którzy walczą właśnie w takich chuligańskich klubach, bo co by nie mówić, tam jest potencjał na to, żeby zrobić z nich zawodników MMA, bokserskich, tylko trzeba chcieć, ale wiesz, naoglądają się u innych, że łatwo zarobić na czymś pieniądze i idą w drugą stronę, a to nie jest prawda, bo to jest łatwo, ale zaraz trzeba za to odsiedzieć. Dokładnie tak. I teraz ostatnie pytanie od Denisa. A ja już zadałem ten, nie? Tak, ale to zadałeś od Don Diego i zostało ci jeszcze ostatnie, a po nim będzie chwila przerwy, gdzie jeszcze wam zdążę powiedzieć o SMS-ach. Tak więc, Denis. Kurczę, bym musiał wejść na tych, na odpowiedzi na pytania, bo już chyba nie mam. Szukaj, czekaj. A ja tylko przypomnę, że numer 72550 to numer, gdzie piszecie SMS-a ze swoim pytaniem. Do najciekawszych pytań oddzwonimy i będziecie mieli szansę zadać pytanie zawodnikom. Będziecie również mogli wygrać bono od Plente. Natomiast zaraz po tym pytaniu zrobimy 2 minuty przerwy, żebyście wszyscy mogli wysłać te SMS-y, że jak już wrócimy tutaj do studia po tych 2-3 minutach, to będzie telefon za telefonem specjalnie dla was i specjalnie od was. Zapytałem na 100%, 5 pytań plus jedno ekstra. 4. Nie. Ja też mam tu zapisane pytania i widzę, które zadałem. A nie masz jakiegoś od siebie tak na sam koniec? Nie, no zadałem 5. Odrobiłem lekcję. Dziękuję. A to ciekawe. A z czego się najlepiej uczyliście, panowie, już a propos lekcji? Z UF-u. No wiadomo, a oprócz tego? Chemię dobrze ogarniałem. Co ty gadasz? No. Ja z przygody. Chyba.
Lubiłem zwierzęta po prostu i zawsze gdzieś mnie to interesowało i zawsze o zwierzętach miałem dużą wiedzę, a szczególnie o rekinach. I nie dlatego, że pochodziłem z Krakowa, tylko po prostu lubiłem, kochałem rekiny. Zawsze gdzieś o nich wszystko wiedziałem i także jakoś się interesowałem. Nawet jak odbywałem karę w zakładzie karnym, to pamiętam, siedziałem cały czas na Animal Planet i Nasza Geographic. Nie zawsze była kablówka, ale zawsze starałem się to gdzieś tam doprowadzić. Wiadomo, możliwości są, więc siedziałem praktycznie od rana do wieczora. Oprócz treningu oglądałem Animal Planet. To nic, jeszcze tylko rekina trzeba złapać. Tak, no, złapałem kiedyś, nie? Złapałem kiedyś krokodyla, złapałem, a rekina złapałem tak w pukit i powiedziałem, że hejter powie, że to fotomontaż, nie? Oj, rekiny to będą dopiero w telefonach. Jeszcze raz, 72550, a teraz, moi drodzy, robimy 2-3 minuty przerwy, a następnie telefony od was. Dzwońcie, piszcie SMS-y, będzie na pewno ciekawie. Widzimy się za chwilę. Dla sportu. Bez ryzyka do 600 zł. Załóż konto na plentę, 2000 sklepów w jednym miejscu, to cashback. Kupuj mordo i zarazem zyskuj. Błędem by było nie skorzystać, brak haczyków. A w biedrze jak wydasz stówę, piątkę masz profitu. Płacisz za zakupy, a część wraca na konto. Możesz być oszczędny i zarabiać tak na okrągło. KFC, rzadka media markt czy Marco Polo. Masz multo możliwości, kup na rzeczy taniej, mordo. Moi drodzy, telefony napędza Plentę. Chodzi o to, że platforma zakupowa Plentę przygotowała nagrodę dla dzwoniących w trzeciej rundzie programu. Najciekawszy telefon otrzyma gift card Plentę o wartości 200 zł do wykorzystania na stronie plente.com. Tyle razy powtórzyłem nazwę, że zapamiętacie ją na pewno do końca tego dnia. A teraz, moi drodzy, runda trzecia. Czyli runda telefonów 72550. Czekamy na wasze telefony. Pamiętajcie o tym, żeby kupić pay-per-view. highlife.tv, sobota 17 września w wersji zwykłej lub w wersji premium, gdzie zobaczycie również Hate Room, gdzie nasi zawodnicy będą hejtowani, chociaż nie wiem, czy ktoś, kto będzie siedział w Hate Roomie, będzie w stanie hejtować Denisa albo Artura Szpilkę, bo to się może źle skończyć. A teraz czekamy na pierwszy telefon. Moim zdaniem powinni dzwonić na Skype'ie. Tak gadamy z kolegą tutaj. No wiesz, tak jak rozmawiasz z osobą, nawet nie wiesz, z kim rozmawiasz, tak trochę słabo, nie cię jedzie po tobie czy coś. Wiesz, powinniśmy to zmienić na Skype. Ale to prawda, powinno być coś takiego, że dobra, spoko, ale patrzmy sobie w twarz i dokładnie. Bardzo fajnie i możemy o wszystkim porozmawiać. Ja pełni... I nie będzie tematów takich jak ostatnio, nie? Że taka spina, nie? Ja bo takich krzywych tematów wtedy nie będzie raczej, nie? Chyba tylko mnie jako bierze. Ja w pełni rozumiem, o co wam chodzi, bo widzę też, że w ogóle jak rozmawialiśmy tylko o tym, że będą telefony, to nie byliście zbyt happy. No bo stary, bo to jest dla mnie tak, dla mnie, ja to mówię oficjalnie, dla mnie to jest trochę takie niesprawiedliwe, że byle kto może zadzwonić, powiedzieć jakieś głupoty, nawet cokolwiek innego i ty pomimo tego, że ty nie masz żadnej możliwości odpowiedzieć merytorycznie, bo albo się zagrzejesz, albo tak. Coś, no, dla mnie to w ogóle nie ma sensu. A gość ma wyjebane, że siedzi w domu, kurwa, siedzi... w piwnicy schowany, powie, że moje pi, kurwa, nie jedni. No, a my tu jest... mamy 100 tysięcy, wiesz, ludzi oglądać na żywo i jest lipa, nie? Jak jesteście tacy mądrzy, to dzwońcie na Skype'ie, tylko macie to szczęście, że dzisiaj Skype'a nie ma, więc możecie rozmawiać z chłopakami przez telefon. Jeszcze na spokojnie, takich innowacji nie wprowadziliśmy. Ja nie mam tego problemu, tylko po prostu, wiesz, mówię, że to jest takie, no, nie w porządku. No może ktoś nie? Zadzwoni i cię pochwali, powie, że ja ogląda profil Cytusia i Pumbusia na Instagramie. Nie rozumiesz, Mateusz, ja nie mówię o tym, bo są różni ludzie, tylko chodzi mi o to, że... Każdy człowiek może zrobić zupełnie coś, nie widząc twarzy, powiedzieć i rozłączyć się. Widziałem też takie akurat rundki, ja tego nie oglądałem, tylko wcześniej widziałem ich rundki. I takie, wiesz, no, dzwonią, gadają, rozłączają się i takie, no, słabe to jest, nie? Na tej zasadzie.
No ale mamy pierwszy telefon, więc nie powiedziałeś naprawdę, to nie powiedziałeś nic. Szybko przekonamy się o tym, czy macie się czym denerwować, czy będzie grzecznie. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Witam, Maciek. Cześć, cześć, jak masz na imię i skąd jesteś? Kwiatek z Krynicy Morskiej. Z Krynicy Morskiej, cześć, cześć. Do kogo masz pytanie? Do Artura. Artur Szpilka, słuchamy. Tak, tak, słucham. Artur, ja mam do ciebie takie pytanie. Czy to prawda, że miałeś potężną depresję i czy była ona spowodowana? Tak, miałem potężną depresję, była przegraną walką. Pan Andrzej, mój psycholog, mi z tym pomógł i ciężko, wiesz, ciężko wam tak od razu powiedzieć, bo zachowam to dla siebie, ale naprawdę było ciężko. Nie chodzi tylko o samą przegraną walkę, tylko jak to w głowie się wszystko odbyło. Też spowodowało się kilka innych rzeczy, zostawię dla siebie na to, ale może kiedyś o tym opowiem. Ogólnie powiem tylko tyle, że dla mnie, jako dla sportowca, akurat w tym momencie boks to było całe życie i w zależności jak wyglądała ostatnia walka, tak się czułem i zmieniłem to w swoim życiu właśnie dzięki panu Andrzejowi i traktuję to jako przygodę i może dlatego właśnie sztuką nie nabierać sobie na głowę takiej presji. A po której to było walce? No właśnie po Łukaszu Łużańskim. Okej, czy masz jeszcze jakieś pytanie? Nie, dziękuję bardzo. Chciałem tylko powiedzieć, że widać po tobie pozytywną bardzo zmianę i życzę ci powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam również. Dzięki wielkie za telefon. Widzisz, pierwsze koty. Ale ty nie rozumiesz, o co mi chodzi. Ja nie mówię o tym, wiesz, jeden może być taki, a wiesz, chodzi mi o coś innego, że po prostu nie podoba mi się formuła tego, że byle kto może zadzwonić i po prostu nawet przez to, że ma jakieś tam, nie wiem, kompleksy, powiedzieć parę rzeczy na kogoś, na przykład na Denisa. Kurwa, dobry humor, nie musisz się śmiać. Rozumiesz. I to jest takie słabe, że wiesz, o to mi tylko chodzi. Ja zawsze byłem taki nauczony, że jeżeli do kogoś coś miałem, to mówią właśnie do niego tak, ty stary, chodź, ale rozumiem, to jest część naszych obowiązków. Co masz taki dobry humor? Nie wiem, nie wiem. Siedzisz w tym telefonie, piszesz, kto to tam? Nie, ale się śmieję z swoich reakcji. Znowu coś Don Diego napisał. Oj, co, to o, jest kurwa. Bardzo ciekawe, że wy tak dużo gadacie, stary, a była taka nienawiść. Nie napisał teraz. O kurwa. Dobrze. Czekamy na drugi telefon. Przypominam, że najlepsze, najciekawsze pytania, które zadacie, dostaną właśnie nagrodę o wartości 200 zł do wykorzystania na stronie plente.com, tak więc jest o co walczyć, bo oprócz tego, że oczywiście dostaniecie nagrodę, to macie szansę pogadać tutaj i z Denisem, i z Arturem. Nie musicie mieć tylko jednego pytania, możecie zapytać o jedną, dwie czy trzy rzeczy. Natomiast teraz, obecnie, w tych czasach mówi się dużo o depresji, mówi się dużo o tych, że mężczyźni również mają problemy psychiczne. Pamiętam, że jeszcze te 10-15 lat temu przyznanie się do tego, że się ma jakieś problemy, było taką niemęskością, ujmą. Teraz to się zmieniło, raczej na dobre oczywiście. Czy ty nie miałeś problemu właśnie, kiedy zostałeś to pytanie, żeby o tym opowiedzieć? Wiesz co, nie opowiedziałem o całokształcie tego wszystkiego, tak, ale było naprawdę ciężko, stary. Najgorsze jest to, że my ludzie, zwykli ludzie, nie potrafimy sobie dobierać do głowy takie problemy, stwarzać je sobie sami, nie mając tych problemów. Prawda? I to jest najgorsze. I właśnie fajnie, że są takie osoby, które potrafi popatrzeć na ciebie, spojrzeć zupełnie innego miejsca. Ja ci powiem, pan Andrzej, akurat jak przyszedłem do niego, przedstawiłem mu problem, po którym ja spać nie mogłem, a on jednym zdaniem odmienił cały kształt mojego myślenia. Przysięgam ci jednym zdaniem, dlatego jestem u niego raz w tygodniu przed walką, a raz w miesiącu. To jak z Lennoxem Lewisem. Tak. Jakie to było zdanie? No właśnie, nie, bo to zostawię dla siebie. Bo, ale to bo, możesz nie, bo, pomóc bo, teraz nie, dziesiątkom tysięcy nie, bo, ludzi. Bo to się tyczyło danej sytuacji, której okay. Nie chciałbym jeszcze o tej mówić. O, tej, o to, o coś takiego mi chodzi. Naprawdę powiem ci, dlatego ludzie właśnie, którzy zajmują się tym mają niesamowicie duże pojęcie i no i powiem ci, ja mówię, ja pierniczę, ja cały czas sobie upierniczałem coś w tej głowie, a on jednym zdaniem odwrócił wszystko. To dlatego uważam, że bo to my nie pracujemy na zasadzie, ty musisz teraz wejść, nie bać się, nie, my sobie rozmawiamy o życiu, jak właśnie, i jest stary, to jest w ogóle po jednej takiej wizycie, ja wychodzę i wiele rzeczy, których się przydarza, ja patrzę na to zupełnie inaczej. I naprawdę każdy, kto z moich kumpli tam mówi, ty Artur, naprawdę jakoś inaczej jest, nie? Ja Arturito, no? Myślę, że możesz pomóc dużej ilości osób, opowiadając kiedyś w przyszłości te historie, więc się nad tym dobrze zastanów. Natomiast my mamy drugi telefon. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Mam na imię Michał. Tak? I skąd jesteś, Michał? Jestem z Katowic, witam Mateusza, witam Artura i witam Denisa. Piękne powitanie, zwiastuje ciekawy Siema. Telefon. Do kogo masz pytania? Pytanie mam najpierw do Artura ze względu na wiek. Słuchamy? Starszy od Denisa o 8 lat, jak sam powiedział. Artur,
chodzą suchy, a ja pochodzę spod Wieliczki, że w czasach szkolnych spierdoliłeś nieźle Arkowi Tańsuli. Mógłbyś rozwinąć ten temat? Właśnie mógłbym rozwinąć, dlatego ja właśnie tego nie pamiętam i wątpię, bo pamiętam, że to był mój rocznik, ja Arka dobrze znałem, bo on chodził, przyszedł na boks kilkakrotnie, pamiętam, dwa razy chodził na boks i później już go tam nie było, więc tego nie pamiętam. Tam Arek mówił w jakimś wywiadzie, ale serio naprawdę tego nie pamiętam. Ogólnie w szkole, jeśli chodzi o 8-9, no to tam wygrywałem, ale i później chodziłem do liceum, żeby się tam z nimi tuć, ale tego nie pamiętam. Także to było bardziej wyciągnięte, tak wyreżyserowane przez dziennikarza, a on tam tylko przytaknął, ale z Arkiem mam normalny kontakt, gdzieś tam piszemy, więc mówię, nie pamiętam tego na pewno. Następne pytanie. Super za odpowiedź. Słuchaj, Artur, jeszcze mam jedno pytanie, jeśli można. Oczywiście. Wiesz co, ja śledzę twoją karierę w zasadzie całe życie i powiem ci szczerze, że to było chyba w 2008 roku. Ja miałem być na twojej walce z Batnikiem. Nie wiem, czy pamiętasz tego, wtedy jeszcze na 100 lat. Pamiętam, bo mnie zamknęli wtedy. Właśnie, kurwa. Opowiedz coś więcej, stary, bo powiem ci, ja z Anglii przyleciałem, żeby cię obejrzeć, kurde. Naprawdę. Uwaj, to jest kibic, nie? To jest kibic. No, ja i powiedział mi ktoś, ja pochodzę, stary, spod okolicy Kazimierzy Wielkiej. To jest blisko Wieliczki. Też jestem kibicem Wisły, nie? Mhm. Powiedział mi ktoś wtedy, że jest taki młody kocur, kurwa, spod Krakowa i będzie walczył z Batnikiem. Ja wtedy przyleciałem, no i walka się nie odbyła, kurde, z dnia na dzień. Powiem ci tak, tak szczerze, to było właśnie dla mnie taki decydujący moment, albo decydujący, taki przykry moment w moim życiu, ponieważ na tą walkę zrobiłem naprawdę niesamowitą formę. Razem z trenerem Fiodorem Łapinem przygotowaliśmy się do tego pojedynku. To było dla mnie takie duże wyróżnienie, przede wszystkim boksując na gali Polsat Boxing Night, gdzie walczył Adamek z Gołotą. To było niesamowite wydarzenie w otwartym Polsacie, wtedy jeszcze nie było pay-per-view. Z tego co pamiętam, było 6 milionów czy 7 milionów ludzi to oglądało na żywo. Więc wiesz, ja miałem taki nie co-main event, tylko mieliśmy tak jakby trzecią walkę od końca i walczyłem z ostatnim medalistą olimpijskim, Bartnikiem, więc to było dla mnie duże wyróżnienie i wiedziałem, że tą walką mogę dużo ugrać, no ale bardzo się obawiałem tego, że mnie zamkną, bo słuchy takie chodziły, bo ja miałem żlist, dostałem, ale niby Andrzej Wasilewski mówił, że jest wszystko załatwione. Tak było załatwione, że wchodzę po ważeniu, taki szczęśliwy, że jest walka, wchodzę do ważeniu na hotel, stoi tak, kurde, 5 osób, jedna porozstawianych i patrzą się tak na mnie, nie? No i nagle dojazd, pytają się, czy to ja, to tamto i no i na puchę, nie? Na smutną w Łodzi. No i tak się, ale powiem ci, dzięki właśnie temu, że też odsiedziałem swoje, zrozumiałem wiele rzeczy, dzięki temu, że właśnie spędziłem ten czas tam, a nie na wolności, to skończyłem grać z maszynami, a idąc właśnie do zakładu karnego, byłem w to grubo wrąbany i przegrywałem bardzo dużo pieniędzy, których tak naprawdę wtedy nie miałem. Żyłem od miesiąca do miesiąca na kredycie, bo właśnie przegrywałem wszystko w maszynach, a dzięki temu, że właśnie wyszedłem, poszedłem tam siedzieć, zdałem sobie sprawę, że nie tędy droga i daję słowo, że nie wrzuciłem ani złotówki do maszyny. Jeżeli, no skłamałbym, gdybym nie powiedział, że byłem w Las Vegas, jak boksowałem w Stanach i byłem w stajni Alhaimona, to pojechałem z Edwinem Rodriguezem na badania do właśnie Las Vegas i tam grzechem byłoby nie zagrać i chciałem zrobić sobie taki sprawdzian sam ze sobą. Kurczę, spróbuję, wrzucę $20, czy wygram, czy przegram, nie wrzucę już ani w dolara. No i wrzuciłem, przegrałem od razu i tak z takim lekkim oddechem odszedłem od tej maszyny i wtedy wiedziałem, że to już na mnie nie działa. I to było dla mnie takie właśnie bardzo, bardzo fajne uczucie, kiedy możesz odejść i wiedzieć, że nie jesteś w to wrąbany. Super. Artur, ja jeszcze korzystając z okazji, no nie, chciałem cię pozdrowić, bo nigdy się nie dozwoniłem. Zawsze byłem i będę twoim kibicem. Ale w tym pojedynku, no to niech wygra lepszy. Denisa też lubię i chcę powiedzieć jedno, że jesteście do siebie podobni, bo obaj, kurwa, mogą się z was śmiać na internecie, tam jakieś memy, kupię komentarze, ale obaj jesteście szczerymi chłopakami. Niech wygra lepszy. Denis też pozdrawiam. Dzięki bardzo, Wisła, również cię pozdrawiam. Widzew, Elana. Panowie, powodzenia. Górnik Wieliczka. Bądźcie zdrowi po walce. Wszystkiego najlepszego. Mateusz, pozdrawiam. Dzięki wielkie, Michał. To był świetny telefon. Wielkie pozdrowionka. No i z takimi ludźmi można porozmawiać sobie normalnie, nie? Nie poddymiające telefony, ale, to ale nie bardzo o ciekawe, można się dużo chodzi dowiedzieć. Chodzi o to, że gościu ma wiedzę, gościu był tu, dokładnie. Gościu był tam. I to tak aż miło posłuchać, że na przykład w tym roku był. To wiesz, to są fajne. Wierny kibic, nie? No naprawdę wierny, skoro przylatywał z wysp na twoje walki. Twoi widzowie przylatują też z daleka?
Miałeś takie sytuacje, że ktoś ci pisał na przykład? A powiem wam jeszcze jedną rzecz, mogę przerwać? No oczywiście. Bo akurat mamy, czekamy na telefon, a ja wam powiem a propos tej walki i tego przelatywania. Mam takiego przyjaciela, Mati, pozdrawiam go serdecznie, traktuję go jak brata. Wyobraź sobie, że na walkę z Chisorą on przyleciał tylko na ważenie i nie powiedział mi o tym, że on wróci, bo był chrzestnym swojej siostry i nie chciał mi zrobić przykrości. Przyleciał na ważenie, postał 6 godzin, a wiedziałem, że on czasami znikał, bo poszedł spać, bo był zmęczony, bo była ta przestawienie czasu. I wziął bilet ode mnie na walkę z Chisorą i ja mówię, gdzie jest Mati? A pewnie śpi zmęczony. No i wyobraź sobie, że poleciał w ten sam dzień do tego, przywiózł mi tylko rzeczy, rękawice i wrócił i nie chciał, żeby nikomu nic nie powiedział, tylko poleciał, a później mówiła, jak tu nie chciałem ci martwić. Przyleciał tylko i wyłącznie ze Stanów, żeby dać mi rękawice, przytulić mnie, wziąć bilet i że mnie wspiera, tylko idzie spać. Rozumiesz? To jest, kurde, ja bym tak nie zrobił, wiesz dlaczego? Po prostu nie, jakby na przykład to było dla niego bardzo ważne, to bym zrobił, ale nie zrobiłbym tego z racji logistycznych. Kurczę, lecieć tylko ten, dlatego mega, no. Wiesz, dla... Trzeba się cieszyć z takich przyjaciół. Fajnie, no. Uwielbiam go, nie? To jest mój przyjaciel, jest na tej walce, tak samo przylatuje na każdą walkę zresztą, no bokserską moją. I elegancko. Natomiast Denis, twoi widzowie, miałeś taki sytuacje, że przylatuje z zagranicy, bo mamy już trzeci telefon, więc tylko odpowiedz. Wiele osób będzie na tej walce z zagranicy, a też między innymi też to są czy znajomi, czy też kibice, to są też Artura, nie? Są moje i tak samo jak jego kibice, nie? Jasne. Dobrze, słuchamy trzeciego telefonu. Z kim rozmawiamy? Cześć, witam. Cześć, cześć, jak masz na imię i skąd jesteś? Krzysztof z Piastowa dzwoni. Cześć Krzysztof, do kogo masz pytanie? No, do Arturka mam pytanie. Do Artura no, pytanie, słuchamy. Dobra, Artur, powiedz mi, jak to było wtedy, co podeszedł do ciebie Lennox Lewis? No, ja już mówiłem, jak to było. Tak to było, że po prostu nie rozumiałem języka angielskiego i po prostu zrozumiałem tylko, że mówi you can be a world champion, czyli że możesz zostać mistrzem świata, ale musisz mnie posłuchać, ale ja powiedziałem okej i odszedłem, tak, na tej zasadzie. Ja wtedy nie rozumiałem, to było przed moim wyjazdem do Ameryki, rozumiałem tylko world champion i to wszystko. A to nikt ci nie mógł przetłumaczyć tego? Nie, bo to była bardzo taka zabawna sytuacja. My staliśmy w studiu, jemu pokazali moją walkę i wiesz, i to zrozumiałem, że chodzi o to, że to właśnie bardziej przyjechać. Ja dobra, powiedziałem okej, odszedłem, bo wołali mnie zaraz do studia i dlatego on mnie zapytał, dziennikarz Artur, co ci powiedział Lennox Lewis, bo widział, że z nim rozmawiałem i to była taka... Taka no bardziej... Artur, to była, wiesz, sprawa wagi państwowej, no. No miałeś dostać mistrzem świata, no. Teraz to zrozumiałem. I on do ciebie podeszedł, nie poprosiłeś nikogo, żeby ci przetłumaczył, jakby ci zrobił wskazówki, jakieś wskazał, to wiesz, to byśmy może, mieli no, mistrza świata. Dlatego co, mówię, dzisiaj na to patrzę zupełnie inaczej, tak? Dlatego mówię, Fiodor Czerkaszyn no, jest, wiesz. Słuchaj, Fiodor Czerkaszyn jest teraz w Stanach, był u niego Holyfield i od razu go ostrzegłem i powiedziałem, słuchaj, jakby przyszedł Lennox Lewis, to nie spierdol tego. Ostrzegłeś czy ostrzygłeś? Nie. Ostrzegłem, żeby nie spierdol, żeby posłuchał. Nie zrozumiałem. Jasne. Czy masz jeszcze jakieś no pytania? No dobra, no ale kurczę, no szkoda, że nie mamy tego. Bo na Andrzeja czekałem, nie udało się, mówię, może Artur, no. Jest jeszcze Adaś Kownacki, spokojnie. No, zobaczymy. W Adasia to już nie wierzę raczej, nie? Wiesz, sport jest takim tam właśnie przykrą rzeczą, że niestety właśnie przegrany zostaje z tym wszystkim sam. Jest Adaś, jest młody Knyba, zobaczymy. Ciężka waga ma to do siebie, że niestety albo istety dorastają dużo później ci zawodnicy do tego wieku, gdzie są w pełni zdolni i siłowo, i mentalnie, więc zobaczymy jeszcze, przed Adasiem jeszcze dużo czasu, zobaczymy. Adaś ma to, że w ostatniej walce pokazał, że rozbity nie jest, tylko brakuje tego głodu. A jednak to, co potrafi, ma taką ciągłość na zawodnika i potrafi walczyć, no. Nie, masz jeszcze jakieś pytania? Chyba rozbity jest, nie? No właśnie nie, bo ostatnio właśnie pokazała walka, że właśnie rozbity nie jest. Też przyjął kilka ciosów i nie było ani zamroczenia. Więc tu bym był spokojny. Bardziej z Heleniusem dostał czysto na punkt. Z zawodnikiem bardzo niewygodnym. I tyle. To jest waga ciężka. Mówię, w wadze ciężkiej i w tym największym sporcie, bo to się łatwo komentuje, kiedy oglądasz w telewizji czy przed komputerem. Naprawdę liczą się detale, liczy się warunki fizyczne, to właśnie ten głód, to takie najmniejsze detale później jest wynik jaki jest. Także uważam, że u Adasia jeszcze wszystko przed nim, ale wiadomo, tutaj musi sobie sam powiedzieć, czy on tego bardzo chce, czy już się coś nie wypaliło, to on wie najlepiej.
No dobra, no pożyjemy, zobaczymy, może dożyjemy. No. A jeszcze mam jedno pytanko. Jasne, dawaj. Halo? Słyszysz? Dawaj, dawaj, jasne, jasne, słuchamy. Bo tutaj ze znajomymi siedzę, a nie wiem o co dokładnie chodzi, ale każą mnie zapytać o aferę końca. To też dla Artura pytanie. Mogę tylko odpowiedzieć tak. Kto tak robił tam wtedy na tej nie, karze? Słuchaj, to jest, ja już powiedziałem, to rozmawialiśmy już na ten temat, wyjaśniałem to kilka razy, to jest idiotyzm straszny, ja po prostu, wiecie co jest najgorsze, że z głupoty wzięło się właśnie takie, że każdy to podłapał i pisze, także w ogóle nie ma o czym rozmawiać, jak ktoś chce, niech sobie zobaczy, ja już wiedziałem, że może być takie pytanie. No to powiem że, tak, ja u Machera dał kurs 1.01 na to, że będzie takie no, pytanie. Dlatego sobie siedziałem już i że sobie już tak pykłem jak ten koń, nie? Na tej zasadzie. Czy to wszystkie pytania, czy jeszcze minęło, macie? Tak? Nie było minęło, nic nie było, gościu, kurde. Nic nie było, dlatego wiesz, to jest, kurde, było minęło. Dlatego to jest dla mnie idiotyzm po prostu to pytanie i wiesz, i to ludzie podłapali i każdy do tego, kurde, gada i głupoty robi, nie? Ja no, pierdolę. Były afery tajskie, były końskie, to wiadomo. No. Nie z moim udziałem. Ale dobra. A powiedzcie mi, można tam do was gdzieś podjechać, pionę zbić? Albo zdjęcie zrobić sobie? Oczywiście, WCA Warszawskie Centrum Atletyki dwa razy dziennie. Ale teraz, jak rundki robicie, tylko nie wiem, gdzie to jest. Wiesz co, właśnie problem jest taki, że nie wiem, czy mogę ten adres podawać. Usłyszałem, że nie za bardzo, ponieważ tutaj by się zrobił ogromny splendor. Ale słuchaj, WCA treningi Artura, Denisa treningi u Mirka no Lopińskiego, więc wiem. Tam zapraszamy bardzo. Mogę kogoś pozdrowić jeszcze? Jasne. Dobra, to Stefka z Ursusa pozdrawiam. Michała z Piaseczna i Kamila z Raszyna i to takie moje mordy, no. Dzięki i wielkie tyle. Za telefon. Trzymaj się, byku. Artur, powiem ci szczerze, że ja wiedziałem, że to pytanie padnie i powiem ci tak kuluarowo, jeżeli chodzi o dziennikarstwo. Kiedy miałeś tą aferę, wiadomo, że wszyscy chcieli cię o to pytać, ale nie ma co ukrywać, akurat jesteś jedną z nielicznych osób, których wszyscy się boją podejść prosto w twarz i cię o to zapytać. Widać było, że ty, kiedy wybuchła ta cała afera i było tak głośno, kompletnie to przemilczałeś. Miałeś, jak wrzucałeś zdjęcie na Facebooka, to miałeś tylko pytania o to i to trwało rok, dwa lata? Nie, bo to było po prostu głupio powiedziane. Stary, to jest dla mnie to jest takie idiotyczne, żenujące ten cały ten temat, że nie wiem skąd to się nadmuchało do takich, wiesz, chyba rozmiarów. Chyba twoje milczenie, bo ludzie nie, zaczęli nie sobie... Nie, do końca właśnie tak, tylko ile razy można? Raz mówisz, no to podpytywali z drugiej strony. Później się takie mongoły na tym internecie otwierały. Nie, stary, ja w ogóle... Słabe strasznie. Znaczy wiesz co, Artur, bo ja pamiętam, że to było tak, że Krzysztof Zimnow powiedział te słowa. Tak, bo on to powiedział po tym, jak ja go uderzyłem i ja powiedziałem, tak. Dlaczego go uderzyłem, bo ja znam jego, do tego chłopaka, do tej sprawy, Dragona, którego serdecznie porozmawiam i stąd to się wszystko wzięło, a on później ktoś tam powiedział... Okej, okay. I potem ty pół roku milczałeś mniej więcej. Nie milczałem, i potem, nie, znaczy, ja nie, nawet nie odpowiedziałeś na to, bo potem, ja pamiętam, pół roku minęło i dopiero dla kanału chyba Ring Polska. Pierwszy raz powiedzieć, ale tak bardzo zdawkowo i ludzie chyba w sumie nigdy nie usłyszeli. Ale co mają usłyszeć o czymś, czego nie było? Stary, to jest taki, to jest na takiej zasadzie, jak właśnie Mongołów, kogo to w ogóle kupię? Co ty się tak Mongołów użył? Nie, Bilgun zaraz będzie dzwonił do studia i ci pociśnie. Co? Mongoł? Bilgun U, Arjan Batar. Nie, ja go akurat znam. No nie, nie, żartuję. W każdym razie... To jest twoje stanowisko, że po prostu tej sprawy nigdy nie było i że to jest tylko jakieś kłamstwo, tak? Nie kłamstwo, to jest po prostu jakieś... źle to jest interpretowane, po prostu, rozumiesz? Głupota, głupa sytuacja i tyle. Źle zinterpretowane i w ogóle nie ma gadania, no kurde, wyrosło ci później koniem i... to jest chore. A chciałbyś przedstawić swoją interpretację? Nie, nie chciałbym przedstawić, okay. Bo już to przedstawiłem kilka razy. Zobacz sobie na tym i powiedziałem, że kurde, i to jest w kilku wywiadach i już nie będę w ogóle o tym gadał i powiedziałem, że nie wracam do tego tematu. To a to tylko powiedz, gdzie można to znaleźć? No, gdzieś w Narodzie Polska tak samo była sytuacja i to zrobili z tego. Mało, ej chłopie. Nie zaczynam. Ja tylko pytam, gdzie można to znaleźć, żebyś nie musiał o tym więcej ale rozmawiać. Ale ja mówiłem i jaka sytuacja była i tyle. Dobrze, mamy czwarty telefon, słuchamy. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Halo, tu Łowca Skór. O proszę, Mirek Okiński własnej osobie. Mirek Okiński, wjeżdżam, rozjeżdżam. Wiara profesjonalna, bro. CCPL, jesteśmy bezpieczni. Trenerze, Radlotos! Jeszcze będziemy widzieć się nawet w nocy, panie trenerze. Delta Optika! Doskonała optyka! Znajdę Artura Szpilkę nawet w nocy! Jeżeli jeszcze nie wiecie,
kto rozmawia z nami... A jeszcze nie wiecie, Swag Detailing, najlepsze kosmetyki samochodowe. Rozmawia z nami trener Denisa, czyli oczywiście Mirosław Okliński, jeden z prekursorów polskiego MMA. Pierwszy... Nie jeden, tylko człowiek, który zrobił pierwszą galę w Polsce w klatce. Człowiek, który zrobił prawie 100 gal zawodowych. Człowiek, który stworzył amatorską ligę MMA. Jak Artur Szpilka, miał 13 lat, to zrobił pierwszą walkę zawodową w Polsce. Dokładnie tak było. Trenerze, to jest pierwsze spotkanie z Arturem Szpilką. Artur, mówiłeś, że to ty byś chciał porozmawiać z trenerem. Czy chcesz o coś zapytać trenera, coś powiedzieć? No tak, chciałbym. Nie będzie trenerowi wstyd, jak na przykład to wszystko, co trener powiedział, wjeżdżam, rozjeżdżam, będzie zupełnie inną stronę. Na przykład tak głupio, że się trener poczuje, kurde, mogłem tak nie mówić na przykład. Ja powiem w ten sposób. Ja zawsze przed walką jestem bardzo pozytywnie nastawiony i zawsze wierzę w mojego zawodnika. Sport to jest sport, wszystko się może zdarzyć. Niech wygra lepszy, czyli Denis Załęcki. Ła! Trenerze, to teraz może coś chce trener przekazać Arturowi, jakieś pytanie do Artura, bo... Tutaj... Artur, słuchaj, będziesz leżał, będziesz bity, będziesz płakał. A tak poważnie, jest to sport, wygra lepszy, czyli Denis Załęcki, jego ręka będzie w górze. Zgadzasz się? To jest tylko i wyłącznie stwierdzenie trenera. Nie zgadzam się z tym, po prostu mówię. Zobaczycie 17 i tyle. Okej, okay, Denis, jesteś bardzo mocno wspierany przez trenera. Ja bym w ogóle chciał dać wam możliwość takiej platformy, żebyście teraz mogli ze sobą chwilę porozmawiać jako Artur i trener Mirek, bo to jest wasze pierwsze spotkanie, więc panowie... Nie, nie chcę rozmawiać, trener. Ja rozumiem też, co to jest część właśnie takiego. Fajnie to trener przynajmniej przedstawił, że jest, że trochę trener wyprowadza, bierze ten ciężar na siebie, ale to już chyba nie na mnie, tak? Ja już się tym w ogóle uśmiecham, nawet i słuchałem tego wywiadu, więc ma to jakiś sens, ale z perspektywy tylko i wyłącznie czasu, bo jakby to było trochę wcześniej, to pewnie byśmy musieli razem sprawdzić się, może nie w MMA, ale w boksie, coś, wiesz. Artur, ja mam 53 lata, jak ty masz depresję w wieku 35 lat, to ja jestem po nowotworze i słuchaj, i jak ja miałem 35 lat i ty byś miał 35 lat, mogliśmy się sprawdzić, byś leżał, byś był duszony i byś klepał. A teraz to sprawdzisz się z Denisem, Denis wjedzie, rozjedzie i wtedy będziesz duszony i bity i będziesz płakał. Zobaczymy. Ja mam nadzieję tylko, że te wszystkie słowa, które trener wypowiada, tak samo będzie trener z radością, z uśmiechem wypowiadał po walce. Słuchaj, powiem w ten sposób. Ja wierzę w mojego zawodnika, wierzę, że ma duży potencjał. Walka pokaże, dużo kibiców będzie kibicować. Denis jest zdeterminowany, jest młody, ma chęć zwycięstwa. I Denis to jest prawdziwy dynamit. Ależ się ucieszył. Mówi prawdę. Słuchajcie, Denis u mnie na treningach, to co robił, to ja otworzyłem buzię jak karp, po prostu siedziałem i mówię, kurwa, czemu on do mnie nie przyszedł wcześniej? Ale tak sobie pomyślałem tak, jakby do mnie przyszedł wcześniej, by był już tak zajebiście dobry, że Artur nie wziąłby tej walki. A teraz jest szansa na tą walkę i teraz Denis pokaże naprawdę zajebistą walkę. I ja uważam, że kibice się mocno zdziwią, bo wiem, że kursy są na Szpilkę, ale co? Oj, zdziwią walka się teraz, zdziwią. Pozamykamy wszystkie mordy. I tyle. No i bardzo dobrze. Jedziemy! Wjeżdżam, rozjeżdżam! Trenerze, tutaj Artur mówił, że czy trener będzie taki uśmiechnięty po walce, zakładając, że jednak to Artur Szpilka by zwyciężył, czy będzie trener w stanie przyznać mu to zwycięstwo i powiedzieć właśnie w wywiadach, że no był lepszy i tak samo jak teraz mówi dobrze o Denisie, trener będzie w stanie tak mówić o Arturze? Słuchajcie, ja powiem tak. To wszystko, co jest przed walką, to buduje walkę. I ludzie to oglądają, bo kochają oglądać, co będzie, kto komu wpierdoli, kto będzie leżał, kto będzie żygał, kto będzie płakał. I ludzie to oglądają. I teraz tak. Ja na przykład mówiłem, że Damian Janikowski ma szklaną szczękę. No i rozbiłem szklankę, pękła szklanka.
szczęka tego Janikowskiego pękła i ja to cały czas mówiłem. No i na walce Kołecki, mój zawodnik, wjechał i znokautował Janikowskiego. Janikowski do mnie podszedł i mówi, trenerze, to jest sport, przybijam piątkę. I ja mu przybiłem, bo dla mnie wszystko to, co jest przed walką, to jest przed walką, bo to jest gra psychologiczna, kto wygra, my, oni, kto jest lepszy. Później przychodzi walka i po prostu, jeżeli no, wygra, kto wygra, wiadomo, że Denis Załęcki wygra, wiadomo. I tak ja przybiję piątkę szpilce, jak wygra Denis Załęcki i już, jest zajebiście. Artur, przybijesz pionę z trenerem? Ja nie mam z tym problemu, tak? Ja po prostu tylko mówię, wychodzimy, walczymy i tyle. Choć mam wrażenie, może tylko wrażenie, że trochę ci zrzedła mina od kiedy... Nie zrzedła, wiesz, ja po prostu... Nie zrzedła, bo tylko po prostu, wiesz, no, takie gadanie, słowo przeciw słowu, tak? To nie ma żadnego znaczenia i tyle. Ja po prostu sobie siedzę cicho, skupiam się na tym 17, cokolwiek byśmy tu nie powiedzieli. Po prostu ja rozumiem, że to jest jakaś część tego właśnie nakręcenia tej walki. Ja wydaje się, można popatrzeć na mnie i na niego, że tego nie trzeba nakręcać w każdej z tych stylów. Tutaj po prostu będzie robota. Trener dokłada swoje 5 groszy i tyle. I ja mówię, ja mam nadzieję tylko, że tak samo będzie uśmiechnięty właśnie po gali i będzie mówił inaczej, nie? Jeżeli byłoby inaczej. Ale wcześniej też mówiłeś, że trenerzy nie powinni się wtrącać. Czy zmieniłeś swoje zdanie? Nie w takim sensie, nie w takim sensie. Ja to po prostu uważam, nie, po prostu tak mówię, zrobiło się najzwyczajniej w świecie dziwnie, jeżeli trener mówi tak o zawodniku, który walczył naprawdę na tych największych ringach w tym czasie. Ale Artur, ja ciebie bardzo doceniam jako boksera. Walczyłeś na najwyższych. Tylko, że to jest MMA. Artur, ja wiem, ale ja mówię o czymś innym. Ja mówię o tym parterze właśnie, że tak na tej zasadzie... Ale tak czy sobie to nie było trochę prawdy w tym, co ja mówiłem? Sam powiedziałeś, że było trochę prawdy. No tak, no i ja to po prostu chciałem ci dokuczyć, ale w delikatny sposób. No i dlatego mówię, i dlatego to doświadczenie w parterze jest. No właśnie, no o to chodzi, no tak jest dobrze. Bo ja mam wrażenie, że po prostu Artur się czuje przez trenera nie, tak trochę niedoceniony. Już nie, Nie, to słuchaj, to o to chodzi, żeby trener był pewny siebie, każdy trener i tyle, bardziej o taką głupotę, wiesz, ja wtedy może miałem gorszy dzień, wtedy akurat, zobaczyłem ten wywiad, mówię, co on pierdoli sobie myślę, na tej zasadzie od razu się zagrzałem, a potem sobie tak pomyślałem, a w sumie trochę w tym racji jest i tyle, no na tej zasadzie. Okej, jak pytałem trenera podczas tego wywiadu właśnie, o którym mówisz, co będzie podczas spotkania twarzą w twarz, trener powiedział, że po prostu ominie cię, nie będzie z tobą rozmawiał, czy ty jeszcze, jeżeli... Nie, ja też nie muszę rozmawiać, porozmawiamy sobie po walce na tej zasadzie, nie? Najważniejsza jest walka, ja się tylko na tym skupiam, na Denisie, 17, a nie na tym, kto co powie. Trenerze, czy jeszcze jakieś słowa do Artura albo do Denisa? Powiem tak, Artur, szpilka! Będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. Przychodzimy po skórę Artura. Denis wygra. Ła! Wjeżdżam, rozjeżdżam. Ford Ranger z Radomia. Rad Motors. Garant profesjonalna broń. Safe.pl. No i co? Delta Optical. Znajdę was nawet w nocy. Nawet szpilkę znajdę w nocy. No i co? Swag Detailing. Najlepsze kosmetyki do samochodu. Powiem szczerze. No i co, jesteśmy najlepsi, przede wszystkim skromni. Pozdrawiam. Niech żyje sport i jedziemy do przodu. Jutro niech się widzimy. Lepszy. Jutro wiadomo się widzimy. Kto. Pozdrawiamy trenerze, dziękujemy za telefon. Na pewno, jeżeli chodzi o bloki reklamowe, trener jest zdecydowanie najlepszy w Polsce, więc wszystkie firmy wiedzą, do kogo się zgłaszać. Denis, ja mam wrażenie, że ty masz takie wsparcie, że to aż ciężko w ogóle opisać słowami. Bądź tak, w końcu jakiś trener do mnie doszedł psychicznie. Zawsze mi czegoś brakowało, nie? Zawsze nie miałem tej motywacji, a kurwa teraz ja z nim gadam, to mam klapki na oczy, nie? Wszystko mi wychodzi, to co mi mówi, to mi wszystko wychodzi, nie? Mhm. A mało kiedy to jest spotykane, naprawdę. No a teraz trener mówił mi właśnie podczas tamtej rozmowy. Zawsze miałem trenera, jednego od boksingu, drugi od parteru, drugi od boksu i co chwilę tu chodzimy w kółko, nie? A teraz masz jednego. A teraz mam jednego. No ale podobno nie trenowałeś przez ostatni czas, przez te kontuzje, tak mi mówił. Nie trener. Trenowałem, ale też trenowałem. Nie trenowałem tyle, ile powinienem trenować. Okay. Powinienem zapierdalać 2 treningi dziennie u niego. A teraz robię. Zapierdalałem na początku, miesiąc? Już nieważne, nie będę tutaj się rozwijał na temat moich treningów. Przygotowana będę na 17 września i będzie to na pewno ciężka walka dla Artura. Może pójść to w każdą stronę, to jest ciężka waga. To jest ciężka waga. Myślę, że zakończy się w pierwszej rundzie maksymalnie. Ja padnę albo on padnie, nie? Czyli chcesz mi powiedzieć, że trener Mirek jest lepszym trenerem w każdej z tych płaszczyzn? Najlepszy w ogóle moim zdaniem w Europie. W
Polsce, przepraszam. Okej, okay, ale w każdej z płaszczyzn jest lepszy niż twoi trenerzy, którzy byli poszczególnie od każdej z nich, od parteru, stójki, zapasu? Myślę, że tak. Miałeś jakąś walkę z trenerem? Z tym moim? Okińskim? Nie, ale mówi jak mnie psychicznie, że wszystko mi wychodzi, to co mi mówi? Wszystko mi wychodzi, rozumiesz? Okej. Okay. Wszystko. A czemu pytałeś o walkę z trenerem? Nie, bo, chcesz się dowiedzieć, jaki trener? Nie, bo można powiedzieć takie rzeczy po jakiejś walce, na przykład jakichś tam doświadczeniach, a nie po jakichś tam... A. Rozumiesz? To już, już po sparingach to widziałem, wiesz? Nie wiem, tylko sparinga, walka to jest zupełnie coś innego, ale ja tak, tylko ale mówię ja, po prostu własnego doświadczenia. Tak, ale ja do tego klubu to miałem ciężkich zawodników i sparingi z taką ciężką osobą. To wiesz, jeden chce pokazać drugiemu, to jest praktycznie jak walka, nie? Ja tych typów nie znam, nie? To jest taka rywalizacja, nie? Zresztą sam wiesz, jak ja to jest, nie? Ja tylko zapytałem. Powiedzmy, gdzieś jedziesz, na przykład do Torunia, masz jakoś kota, to sparujesz z nim na maksa, nie? Raczej. Bo on chce ci pokazać, wiesz, że da radę szpilkę. I teraz pytanie, czy 10 chce... lat starszy Artur, 10 lat temu pewnie by tak było, nie, a teraz też nie to masz, jak nie Denis, ma, nie 10 lat, 8. Że jedziesz gdzieś i też musisz kogoś ubić na sparingu? Tak, 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 do tej pory tak mam. Zresztą każdy, kto ogląda sparingi, to wie, wiesz, wiadomo, że z WCA, jak sparuje z zawodnikami z WCA, to nie, tam jest szacunek, tam poza tym chłopaki, ja też znam swoje miejsce, jeśli chodzi o MMA, właśnie WCA, jak mówisz, Janek, Daniel Omielańczuk i dużo innych zawodników, wiesz, to są koty, to ja też muszę uważać i w ogóle, ale oni też mi nie chcą zrobić krzywdy, ale oczywiście, jak przyjeżdża ktoś, na przykład niedawno też był z innego klubu, no to wiadomo, że każdy z nas chce pokazać. Przyjechali też chłopaki z UFC, ktoś walczył z Niemiec, przyjechała taka delegacja, więc te sparingi, wiadomo, że inaczej wyglądają, jak przyjeżdża ktoś obcy, bo klub chce pokazać swoją dominację. I było tak też w moim przypadku, że też chciałem dać więcej niż normalnie na sparingu. To jest chyba normalne, nie? Taka nutka rywalizacji, coś takiego. W końcu to nie szachy, tylko sporty, walki. Słuchamy następnego telefonu. Z kim rozmawiamy? Siemano, z tej strony Paweł z Torunia. Paweł z Torunia! Co tam u ciebie? Dokładnie, wszystko dobrze. Miło mi ciebie słyszeć ponownie. Oj, jak widzę minę ja Denisa, nie jest... Denisa. Nie, nie jest. Cześć, Denis. Siema. Miło. Siema. Ogólnie to dziękuję bardzo za połączenie. Bardzo mi miło. Za wybranie SMS-a po raz kolejny. I też pozdrawiam czat, bo tak sobie patrzę tutaj, że jest, no, jest grubo i ciągle było o Pawle, to powiedziałem, że dobra, wyślę tego SMS-a. No zrobiłeś furorę w poprzednich rundkach, tak więc słucham pytań, które masz przygotowane na dzisiaj. No to zanim jeszcze jakiekolwiek pytanie zadam, to Artur, pamiętaj, cały Toruń jest za tobą. Dobre chłopaki z Torunia trzymają za ciebie w walce, także nie poddawaj się. Żadne trenery tutaj, rozpierdolisz po prostu i nie ma innej opcji, nie? Dzięki. No, to słuchaj, Denis, jakiś dzisiaj jesteś wyjątkowo spokojny, mi się wydaje. Aż tak nie poznaję ciebie. Jakiś pozytywum był obrane, czy jakieś... Czas na zmiany. Nie, walczę z porządnym rywalem, którego szanuję bardzo sportowo, jak i życiowo. Także tutaj nie ma dymów, nie ma odklejek, także jest pełen spokój. W wywiadzie mówiłeś, że właśnie już nie dasz się tak odpalić. Powiem ci tak, zależy kogo mi dadzą. Jak dostanę znowu Alana na jakoś tam, bo słyszałem, że chciał rewanż w MMA jeszcze do tego. Przecież wiadomo, każdy widział, że wytarłem Nimatę, dosłownie wytarłem Nimatę całą. No to dostanie znowu liścia, nie? Bo jemu się należy. Gada gość, że trenuje z konfidentami i z policjantami, że jakaś pała mi skręciła coś tam kolano. A skręcił mi kolano zawodowy żołnierz i tyle, dostanie blachę przy pierwszym lepszym spotkaniu za farmazony i tyle. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Liczę na to, że, bo wiesz, bo ja jak dzwoniłem pierwszy raz, to powiem ci tak szczerze, ja nic takiego nie powiedziałem. Ty tak się odpaliłeś, nie wiem właśnie czemu, aż byłem zdziwiony, nie? Wiesz co, już nie pamiętam, musiałbym sobie Ja ci przypomnę. Powiedziałem, że jestem z Torunia i że to jest, że moje miasto to Toruń, powiedziałeś, że Toruń to jest twoje miasto. I od tego zacząłeś jebać po mnie. Może byłem troszeczkę, ktoś mnie wkurwił przed tym i dlatego tak się skończyło. No, jednocześnie gadałeś z Diego, to wydaje mi się, że to mógł być zapalnik. Bardzo możliwe. Jak byłem przy Diego, to byłem taka właśnie bomba wtykająca.
No, wiesz, słuchaj, patrzę tak na ciebie, nie? Mówię, taki kombinezonik, kurwa, masz lateksowy zajebista, ale wydaje mi się, że to jest jakaś eseczka chyba, nie? Bo tak nie, właśnie, kurwa, XL-ka, ale ci powiem, żałuję, że podwójne XL-ki nie wziąłem, nie? Bo jest taka obcisła, że przychodzę, a to każdy mówi mi, że schudłem, kurwa, ja właśnie z 2 kilo przytyłem, o to chodzi. Bo mówię, że tak opina, mówię, no, kurwa, S. Ale dobrze mięśnie widać. Opelenizna jest, mówię, Louis Vuitton, mówię, kurwa, z Turcji, z wakacji wróciłeś, czy jaki chuj? Nie, nie z Turcji. Nie z Turcji, nie, a gdzie kupione? Nie chodzę w podróbach. Do Witkaca przyszło, a z Witkaca już odebrałem. A, dobra, no to spoko, bo tak miałem takie, mówię, kurwa, ty, opalony wrócił, mówię, kurwa, Louis Vuitton, no nie, no, to na pewno było grane jakieś tureckie akcje z bazaru. Nie, mam na razie zakaz opuszczania kraju, ale niedługo zdejmą mi. Także nie mogę wyjeżdżać. Dobra. Czaję. Ty powiedz, jak to jest z tym Toruniem, nie? Że mówiłeś, że to jest twoje miasto, ja powiedziałem, że moje, potem okazało się, że wspólne. To jak jest w końcu z tym Toruniem? Jest wspólny, czy twój, czy mój, czy jak to wychodzi? Zależy jak na to spojrzeć. Jako wspólnota, jako, tak, wiesz, ludzie. Jako wspólnota jest nasza, ale ja tutaj bardziej biłem o tego. A chuj tam. Nie chcę tu się rozdrabniać za bardzo. Nie, no, jest mów, jest no, wspólny. Czas, mieszasz w Toruniu, no. Jesteś Toruniem, tak jak ja. Miasto jest nie, nasze. Nie, mów, luz. Ja ten. Już wystarczająco od ciebie się nasłuchałem, nic mnie już nie zaskoczy. Tak? No, mów. Nie, no już skończyłem mówić. A, myślałem, że jeszcze coś tam chciałeś do tego. Nie, no nie. To, no. A do jakich klubów chodzisz w Toruniu? Co, nie chodzę do klubów. Nie, w ogóle? Nie, nie chodzę. Nigdy nie byłeś? Nie, nie byłem. A ile masz lat? Ja mam 16. A, okej. Okay. No, także... A znasz jakąś nazwę klubu w Toruniu, tanecznego? Wiesz co, nie, bo nie interesuję się takim życiem nocnym w Toruniu. Okej, okay. A gdzie do szkoły chodzisz? Nie, no co? Pytam z ciekawości. Nie, ja się tylko śmieję, bo pamiętam, że pytałeś go wcześniej o adres. Nie, więc no, teraz to jest widzę, spokojnie, że to jest normalnie gada, jest normalna gadka, wiesz, z kulturka. No dobrze, dobrze. Jakiej chodzisz szkoły, opowiedz, Paweł? Do szkoły? No do jakiej chodzisz szkoły? Do technikum. A jakiego? 9. A ale się... nie szukaj mnie. Nie, ja ci nie szukam, bo tylko się pytam, jak się nazywa ta szkoła, jak jesteś z Torunia? 9. No a dalej? Technikum jakie? Technikum numer 9, no 9. Technikum? No. A jaki profil? A ty chcesz klasę? Jak? Jeszcze raz, Paweł. Halo. Trzeba musi wpisać. I jeszcze raz powiedz, jaki profil? Halo. No my cię doskonale słyszymy, Paweł. Dobra, nie, sorry, bo ja kurwa mam problem. Wiesz co, architekt wnętrz. A. Okej. Okay. To ja mam jeszcze, Paweł, jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie, to, no, to czekaj, zadaj teraz. Poczekaj, podejdę kurwa w inne miejsce, bo zaraz jebnę coś. Dobrze, no. Masz jeszcze jakieś pytania, czy nie? No ja chciałem ogólnie nie powiedzieć, że zauważyłem przemianę Denisa i chciałem powiedzieć, że w sumie to taki zły nie jesteś. I mogę ci powiedzieć śmiało, że nie chcę już więcej tu kurwa z tobą mieć kosy, nie, żadnej. Bo jak ja tu potem słuchałem różnych wywiadów, innych akcji, to serio już myślałem, że będziesz łaził mnie szukał, nie, ale no ja nie miałem tutaj zamiaru, żeby cię, wiesz, ja chciałem tylko pogadać, to ty na mnie najebałeś. Będę w Gliwicach, mam nadzieję, że może jakoś się złapiemy, będzie można pionę zbić czy coś, żeby nie było symbolicznie. Śmiało, podbijaj. No to może się uda gdzieś złapać. Zobaczymy. No ja ogólnie powiem ci, że nie myślałem, że będzie na tyle sytuacja, że będę widział ciebie kurwa uśmiechniętego przed ekranem, a nie takiego kurwa. Denis, jesteś skłonny zbić taką pionę? Pewnie. Przyjemnie się na to patrzy, nie? Tak po prostu. To ja jeszcze mam do ciebie na koniec prośbę, Paweł, bo ostatnio zadałeś zagadkę logiczną. Chciałem, żebyś teraz też na koniec jakąś zagadkę zadał. Trochę rozbudzimy. Ale to może być nawet ta sama, bo nie odpowiedział wtedy Denis, bo powiedział ciągnij się do mnie.
No to możesz zadać. Ale to jest pytanie z matematyki? Matematyczne, no. Kurwa, ja do szkoły, do ten, na Wagary chodziłem, wiesz, jak matematyka była. A to nie jest trudna zagadka, stąd nie pamiętam. Nie trudne, bo trudne. Dawaj. Bo nawet nie wiem, ile jest 2 plus 2. Jeśli pomnożysz jedną liczbę przez drugą liczbę, a wynik będzie taki sam. Jaka to jest liczba? Jeśli pomnożę jedną liczbę przez drugą liczbę, to wynik jest taki sam? Tak. No jeden, nie? Jeden. No i dobra, no i kurwa, nie było takie trudne. Nie, spokojnie. No i jeszcze jedno. Jak ja gram w CS-a i zgłoszę cheatera, to jestem kurwą konfidentem, czy nie jestem kurwą konfidentem? Kurczę. Wiesz, skończyłem z rozkminkami, e-konfidentów i konfidentów, także... Skończyłeś? Tak. No to dobra, no ale no, myślałem, że uzyskam odpowiedź. Artur odpowie. Ja nie wiem, ja w ogóle nie słyszałem jakiegoś... Grałeś kiedyś w Counter-Strike'a? Grałem, oczywiście. No to pyta kolega, czy jeżeli zgłosił cheatera, to czy jest konfidentem? Cheatera? Cheatera, cheatera, ja czyli nie osoby, znam, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Cheaty to są nie, no przecież nie, gry. Nie róbmy sobie jaj. Dobra. Mogę powtórzyć pytanie, jak coś, nie? Nie, nie, ale... ja mówię, nie róbmy sobie jaj, w sensie jakim konfidentem. A, dobra, okej. Okay. Ty, powiedz mi jeszcze, no na koniec do Artura, żeby nie było. Artur, słuchaj, zamierzasz w tym sezonie morsować? Tak, tylko troszkę bardziej ostrożnie. Tak, zamierzam. Oczywiście, że tak. Słuchaj, tylko jeszcze raz powtarzam, bo już kilka osób się o to pytało. Ten mój skok pod właśnie tą taflę lodu, to już było, to ja już się tam czuję jak ryba w wodzie, bo to nie był mój pierwszy raz i ja miałem grunt pod nogami. Oczywiście była taka sytuacja, że powiedziałem, że tam chwilę zostanę, żeby trochę zmrozić krew w żyłach chłopaków i tym dziewczyn, które tam były, ale faktycznie to trochę się przedłużyło, bo tak trochę za daleko odpłynąłem i tyle, ale tak, ale wiedziałem, ale oczywiście to nie jest najlepszy przykład, tym bardziej, że to było udostępniane, powielane i każdy z młodych ludzi mógł tak samo zrobić i to nie byłoby za rozsądne. Dobra. A będzie można z tobą pod lód zejść, czy nie bierzesz? Jeszcze raz, pod lód? No. Jak chcesz, przyjeżdżaj na saunę. Fajna sprawa. Dobra. Jakoś zrobimy. Dobra, jeszcze mam ostatnie do ciebie, Artur, nie? No. Denis miał zagadkę, to teraz może tobie coś zadamy. Kurde, tylko nie matematyczną, człowieku. Ja nie, nie będzie matematyczna. Wymień mi nazwy dni tygodni po angielsku. Nie, no bez przesady, no. Ty świetnie mówisz po angielsku. Ale jak tygodni? Dni tygodnia. No. Poniedziałek, wtorek, tylko po nie, angielsku. Nie, no bez przesady. Tak, tylko po angielsku. Ja to umiem, ale no bez przesady. No, bez, oj, pana. Ja tam bym nie wierzył tak od razu. No, jak, no. Jak masz na imię kolego? Paweł. Paweł, wie, bez przesady, no. Wiadomo, że nie, to... No, jak nie chcesz, to nie, ale chociaż jeden. Sobota. Nie, no, no Saturday. Saturday, Sunday, baby. Dobra, to masz dwa. Dzięki wielkie, Paweł, za telefon. Chyba dzięki, chcesz kogoś pozdrowić na sam koniec. A jak pozdrawiam nie... wszystkich, kurwa, tam co siedzą i na czacie szczególnie. Dzięki bardzo. Wielkie pozdro. Paweł, fajnie, że do nas zadzwoniłeś i jakie pojednanie. Ja tylko cię, Denis, zapytam już po tym telefonie. Czy Paweł, podchodząc z bić pionę, może się czuć w 100% bezpiecznie? Mhm. Dlaczego tylko zrobiłeś zamiast odpowiedzieć? A jest na linii jeszcze? Nie, już nie. A, no bo ten, nie jest z tej szkoły, nie? Co mówi, nie? Sprawdziliście, nie ma takiej szkoły? No nie, no tutaj wszyscy mi piszą, że nie ma takiej szkoły. Też się tak, też wiedziałem, że nie ma, ale po prostu musiałem się że w tym uświadomić. To no. Sam widziałeś, że się gubi, że słyszałeś, że w klawiaturę to się napierdala, nie? No powiem ci szczerze, że ktoś, kto by ci miał powiedzieć, gdzie dokładnie chodzi do szkoły... Nie, ale to on nawet nie jest z Torunia, wiesz. Tak by powiedział, że każdy, no, kurwa, zapewne, ma tak. 16 lat, to są połowinki, kurwa, dla takich dzieciaków szkoły organizują, wiesz. A ja zapytam, czy możesz się czuć bezpiecznie, jeżeli do ciebie podejdzie po zdjęcie i przedstawi się Paweł z Torunia? Zaraz na 30 taki Paweł zaraz będzie. No to pytam, czy 30 Pawełów będzie bezpiecznych? Tak. No. Jakieś niepewne to ta. Dobrze, moi drodzy, jeszcze mamy kilkanaście, co najmniej minut programu, tak? Wiem, że kilkanaście telefonów. Kilkanaście telefonów chcesz jeszcze? Jak kilkanaście minut? Już po koniec. 7, 2, 5,
5. Koniec, tak? Idziemy? 0. Nie, nie, to Artur zarządził, a tutaj ja muszę to prowadzić. 72550. Przypominam, że najlepszy telefon otrzyma gift card Plente o wartości 200 zł do wykorzystania na ich własnej stronie internetowej plente.com. Tak więc starajcie się. Paweł dał wysoką poprzeczkę, tak więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, chociaż nie wiem, kurczę, czy trener Mirek nie wygra sobie tych 200 zł, to też może być ciekawe. Natomiast czekamy na wasze kolejne telefony. Ty w ogóle znałeś tą historię Pawła z Torunia i Denisa? Nie, pamiętam tylko, że coś tam się kłócili, ale to mówię, to jest tak na zasadzie, chciałem się zaznajomić mniej więcej, jak wyglądają rądki, no i włączyłem sobie rądki, wpisałem i akurat wyskoczył Denis właśnie z Diego, Don Diego, tak? Był. Tak, no tak, i właśnie tak. To wtedy, no i to takie tam, bo nie wiedziałem, jak to wygląda, nie? Podoba ci się format? Nie. Nie, po prostu wiesz, no wiadomo, jest to coś też w jakimś stopniu ciekawe, ale inne, zupełnie coś innego. No nie dociera no to. No widzowie mogą was poznać z różnych stron i właśnie. No tak, ale myślę, ci widzowie też, ale wiesz, tak samo widzowie mogą nas poznać na Instagramie, ja zapraszam na swój Instagram i tam tak samo rozmawiam z ludźmi. Ale tam nikt cię nie pyta, tam mówisz, to co pyta, chcesz, właśnie a nie, jest właśnie szansa. Nie, pyta, tylko nie zawsze mam, wiesz, na przykład wiadomości mam dużo więcej. Ja tego w ogóle nie odczytuję, bo nie ciężko mi, ciężko. Zasięgu, chyba, że jestem na przykład w danym momencie na Instagramie i przychodzi nowa wiadomość, no to ją wtedy widzę, ale tak ogólnie to nie. No tak, więc jest tam kilkaset wiadomości dziennie, czy nawet tysiące. To prawda, na Facebooku to mam już ponad ileś tam tysięcy nieodebranych. To jest, nie, tam nie ma zaproszeń, to jest strona, więc to nie jest... Znaczy nie mówię, że na Facebooku zaproszenia do znajomych też nie da się nie, tego nie, ogarnąć. Nie ma, nie ma. Ponad 5 tysięcy, jak masz, to już musisz zrobić to jako stronę, więc już wtedy ktoś to lubi, to nie? Jasne, czekamy na wasze kolejne telefony, może być jeszcze bardzo, ale to bardzo ciekawie. Tych pytań było dzisiaj bardzo dużo. Mówię, że ten format jest o tyle ciekawy, ja że... Ja kurwa, to jak ludzie gadają o Turcji, że ciuchy z Turcji, ja już tak nie lubię. Denerwuje cię. No jak tak, czasem mi wysyłają, wiesz, moi znajomi, nie? Wysyłają mi, jak tam komentują na YouTube coś, że to z Turcji. Ale nie możesz się tym przejmować, ponieważ ludzie w internecie uwielbiają teorie spiskowe, a patrząc na twój sikor, na wszystko, raczej lubisz dużo pieniędzy wydawać na ciuchy, co? Lubię, no. Na stylówę. Tak lubię. Jak Ferrari, 15 tysięcy na konferencję? Nie przeszkadzałoby mi to. No właśnie, chciałem zapytać, czy ty miałeś kontakt z Amadeuszem Ferrarim, bo razem trenujecie u trenera Mirka? Widzieliśmy się raz. I jak wasz kontakt przebiega? To jest tak, że piona, czy nie? No normalnie, nie? Czyli piątka jest zbita? Normalnie gadamy. Normalnie gadaliśmy, jak był. A coś robiliście razem? Nie. Bo nie ta waga, czy po prostu ty nie chcesz? Nie, no ja mam tam z trenerem indywidualne, tam swoje mam tam grono, nie? No, jakieś, a coś dążysz do czegoś, jakiejś tam afery z nim związanej, że się rozjebał nie, i tak dalej? Nie, ja się pytam po prostu z ciekawości, nic nie sugeruję. No bo nie, bo tam mi ludzie jakieś podsyłali papiery na Amadeusza. Część widziałem, też widziałem, dostałem może z 400 wiadomości na temat tych papierów. Widziałem raz takie. Także... Może mogę oficjalnie powiedzieć, że jak ktoś ma jakieś papiery na Amadeusza, to niech przyjedzie i mi pokaże osobiście, bo ja nie jestem osobą, która czyta i rozkminia wszystko w internecie. Moich wielu kolegów zostało skrzywdzonych przez podrabiane papiery. Później zostało to wyjaśnione. Także jak ktoś ma ktoś komuś zarzuca, że ktoś się rozjeba, to trzeba przyjść, porozmawiać, spotkać się w gronie osób takim, które musi to wyjaśnić i chce to wyjaśnić. Tak samo osoby, które zostały skrzywdzone przez Amadeusza, że się niby na nich tam rozjebał, to śmiało odzywać się do mnie, będziemy to wyjaśniać, ale dopóki nikt nie podbija do mnie z takimi tematami, nie dostaje papierów na żywo, nie uznaje, że się on rozpierdolił, także nie ma tematu. Czy poszedłeś bardzo daleko, bo ja bym bardziej ciekawy, czy wiem, w ogóle wiem, ale chciałem razem. Chciałem powiedzieć, nie to do powiedzenia, tak po prostu chciałem, bo dostaję tak. Mnóstwo takich wiadomości, że czemu z Ferrari nie jadę i tak dalej, przecież to jest konfident. Kurwa, skrzywdzić teraz można każdego, tak? Także jak ktoś ma jakieś papiery i tak dalej, czy może samo, ci chętni, na których niby doniósł, to znaczy niby doniósł, to niech przyjdą, porozmawiają, pokażą papiery, to będziemy rozmawiać. A wtedy możemy do mojego wyjaśnić. Pytania, robiliście coś, w sensie kiedykolwiek, chociaż jakiś... Nie, nie jest moja waga, nie? Ja z samymi ciężkimi tam. Jasne, no ale wiadomo, jak to jest na treningach, czasami się robili z lżejszymi, tak jak Artur mówił, że z Anzorem, chociażby, czy z Mansurem. No ale Anzor jest... Może to jest inny poziom, ale myślałem, że może wiesz... To jest też trenek, nie? Więc muszę z nim robić. Tak, oczywiście. Kolejny telefon. Halo, z kim rozmawiamy? Halo. Cześć, jak masz na imię i skąd jesteś? Cześć, Marcin z Wołomina. Cześć. Jakie masz pytanie i do kogo? Pytam do Denisa mam. Jedziemy. Słuchaj, Denis, ty masz córkę, tak? Tak. Słuchaj, za parę lat będzie miała powiedzmy 18 lat i co zrobisz, jeśli przyprowadzi do domu kopię ciebie z młodych lat?
Kopie mnie? Tak, tak. Chodzi o charakter. Powiem ci tak, spoko, tylko musi ją szanować. I musi być dla niej dobrym chłopakiem. I tyle. I mieć dobre serce. No to oczywiście. I to wystarczy. A ja nie jestem zły. No. Chyba, że uważasz inaczej. No nie znam cię, tak? No. Znam cię tylko z YouTube'a, tak? To co mogę powiedzieć więcej? No to szybko wyjaśnione pierwsze pytanie. Czy masz jeszcze następne pytania? Nie, myślę, że nie. Nie będę blokował linii. A zaskoczył cię Artur odpowiedzią? Ja jestem Denis. Przepraszam, zaskoczył cię Denis odpowiedzią? Denis? Nie, myślę, że nie. Myślę, że dobrze, że chcę dla córki jak najlepiej, tak? Oczywiście zdrówka dla niej. Mhm. Dobrze. Dzięki wielkie za telefon i trzymaj się, byku. Dzięki, no, trzymaj się, dobrej walki, życzę i bez kontuzji. Dzięki, hej. Przypomniał mi właśnie tym telefonem kolega o tym, że u mnie na wywiadzie powiedziałeś słowa, które potem w komentarzach mnóstwo osób cytowało, że jak mogłeś tak powiedzieć, bo powiedziałeś, że swoją kontuzję przyrzekasz mi, że mówisz prawdę. Tak, na śmierć, że mam kontuzję, bo nie jestem osobą, która kłamie, nie? Tak, tak, tak. Chodzi mi tylko o to sformułowanie, że na śmierć córeczki bardzo dużo osób o tym pisało potem, że jak mogłeś tak powiedzieć, więc chciałem ci dać możliwość, żebyś na to odpowiedział. Wiesz, może nie powinienem przysięgać na swoją córeczkę. I ostatni raz przysięgnąłem w tamtym momencie u ciebie na wywiadzie, to było złe. Ale mówię prawdę, to nie ma się czego bać, tak? Czyli dla ciebie to było po prostu takie, że... Po prostu mnie to wkurwia, że ktoś gada, że udaje i tak dalej, a nie jestem osobą, która kłamie, która udaje, która gra, kogoś nim nie jest i ja mówię zawsze przeważnie prawdę. Przeważnie. No nie no, jak... zawsze tak, przeważnie, no, czyli dałeś tak, sobie tak, tak, przeważnie. Jak trzeba kłamać, to wiadomo, się kłamie. Jak idziesz zeznawać, to trzeba kłamać. Okej, okay. Czekamy na ostatnie telefony. Ja widzę, że naprawdę nie było tak źle dzisiaj z tymi telefonami, co? Niech fal dnia, ale już nam się program powoli kończy, więc jeżeli coś by się miało dziać, to na pewno w tych ostatnich telefonach, wszystkie wcześniej były git. Spodziewaliście się, że tak będzie, czy raczej myśleliście, że będzie ogień? Ja w ogóle, wiesz, o tym nie myślę. Tak, po prostu byłem ciekawy, jak to wygląda i dlatego zobaczyłem sobie rundki Denisa z Diego. No i tak mówię, kurczę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Więc czekamy na ostatni telefon 72550. Może nie na ostatni, może tych telefonów będzie jeszcze kilka. Na pewno panowie powiedzieli nam bardzo dużo. Natomiast w oczekiwaniu na telefon wiemy, że w MMA macie bardzo podobne szanse według przynajmniej bookmacherów, bo kurs jest bardzo wyrównany w tym momencie. Natomiast w takiej typowej bitwie ulicznej, w której mieliście swoje udziały ty wiele lat temu, ty jeszcze nie tak wiele lat temu, kto miałby większe szanse? Jeszcze raz, w czym? Biciu się? W biciu się na ulicy, takim po prostu. W sensie ja albo on? Ty się bić? Tak, z Arturem, bo wiemy, że tam macie wyrównane szanse. W sensie jakbyśmy mieli teraz być na stolówkę na przykład, tak? Tak. Kurwa, różnie, wiesz. Różnie. To jest... Czyli to nie jest tak, że jesteś pewny, że na 100% ty? Ja wychodząc do walki wierzyłbym w swoje zwycięstwo na 100%. No to jest oczywiste, to jest halogiczne, tak samo on. Tylko mówić tak obiektywnie, jak mam się postawić obok, nie? No to różnie bywa. To jest jeden strzał, to są gołe pięści, nie? To jest jeden strzał, jest koniec. Ja myślę, że tak naprawdę w każdej, czy to jest w rękawicy, czy to jedna bomba jest w tej wadze już ten... Tak jak wiadomo, że wychodzisz, jesteś pewny siebie, ja tak samo, ale ja tu nie chciałbym prognozować, bo już wielokrotnie prognozowałem i wyszło zupełnie inaczej. Właśnie ty byłeś znany z tego, ale że... Ale nie, mówię, sam zapowiadałem coś innego, ale ja mówię, to jeszcze życie samo zweryfikuje, pokaże Denisowi, że nie do końca jest to wszystko, co gdzieś tam sobie zakłada, bo to musi przyjść pewien poziom, prawda? Bo w takiej walce, gdzie zawodnik wychodzi przestraszony do niego, to oczywiście wszystko to, co sobie założysz w głowie, trafisz. Wiadomo, że chłop się ten, ale kiedy już przychodzi ta rywalizacja, poziom jest podobny i nagle to wszystko, co myślałeś, zmienia się nagle o tak i w tego trzeba jeszcze wyjść, nie? Miałem tą okazję już i nawet uważam w tym z perspektywy czasu przyjemność walczenia z tymi zawodnikami i gdzieś to sobie ubzdurałem, nie do końca się miało do rzeczywistości i wiem, jak to tak naprawdę... To jest też mój plus, nie? Bo... A Artur, nie jest też czasem tak, że ty nie lubisz za bardzo walczyć z zawodnikami, którzy bardzo mocno ciebie nie, właśnie nie, ja nie wiem właśnie, bo tak miłam na podstawie dziwię, Adama Kownackiego oraz Chisory, że oni na przykład wywierają Mike Molo też presję. Cały czas, szło bardzo dużo zawodników, Minto cały czas to dobrze, to nie jest tak, tylko wiesz jak jest, czasami to jest, mówię, jeden cios
po prostu bliżej, dalej i jest cios i cię nie ma. To jest, tak to działa. No. I niech mi nie mówi ktoś, że ktoś jest odporny na ciosy. Nie ma. I każdy, kto choć raz trenował sporty walki, ale już nawet nie chodzi o źle trafienie. Każdy, kto trenuje sporty walki, walczy, wie, że czasami nawet takie delikatne uderzenie w punkt głowy, machnięcie bardziej zacząsie niż blufa z całej siły i czasami nic. No naprawdę, to w ogóle to jest dla mnie... Jako zawodnik po tych doświadczeniach wiem, że to ma się nijak do tego. Nie, wielokrotnie przyjąłem naprawdę grube ciosy gdzieś tu w okolicach głowy, łuku, nic, a nieraz kurde machnąłem gdzieś tam na szczeneczkę tak puf, wiesz, to tak to działa. Kurde, zrobię śminak na filmiku jeden. Twoim? Przypomniało. Jakim? Nie, tam z któryś z bak. Panowie, ale się tak zapytam, bo mamy ostatni telefon, zanim odbierzemy. Który z was, według was, mocniej bije? Kto ma mocniejszą petardę w łapie? Ja to, wiesz co, nie chciałbym w ogóle mówić, kto ma mocniejszą. A jak ja, wiesz co, nie wiem, to się okaże, powiem ci po walce. A ty, Denis, jak sądzisz? Nie dostałem jeszcze bombu od niego, zobaczę, ocenię 17 września, jak trafi. Na pewno po Soki, że znowu przerwałem, na pewno widziałem, miałem taką okazję Denisa mieć na tarczach, na pewno ma czym uderzyć, ale czy to jest mocno... Denisa mieć na tarczach? Tak, bo rozgrzewaliśmy się przed walką, jak on walczył na EFM-ie, tak? EFM-ie. Mhm. Tak, i on walczył wtedy z zawodnikiem i centralnie mówię, Denis, kurde, lewy na dół, prawy sierp i tym właśnie prawym sierpem go skosił, centralnie na brodę. I to w tych małych piąstkówkach w rzymskiej klatce, ile się nie mylę. Na oczodół, no. Na oczodół i trafił go i też, wiesz, to ja wiem, że ma czym uderzyć. Gorzej, jak teraz ty mu podpowiedziałeś, to wykorzystał przeciwko tobie. Ja, wiesz, słuchaj, to jest... Na Mańkuta są, wiesz... Jest parę takich ciosów, które wiadomo, że on też wie, jakie są, nie? I też się będzie starał przy tym bronić, nie? A Mańkuta troszkę trzeba inaczej chodzić, inaczej się bić. Ale mocniej bije? Ale nie, no wtedy to, wtedy jeszcze biłem, mocno biłem, ale teraz to nie jest to co teraz, kurwa. Bijesz mocniej od Artura, myślisz? Nie wiem, czy bije mocniej, nie wiem, jak on bije, nie sprawiałem się z nim nigdy, ale mogę ci powiedzieć, że nasz trener z Torunia, Kamil, od boksu, to on mówi, że nigdy nie spadał kogoś, kto tak napierdala mocno jak ja i dynamicznie, nie? No nie ma gościa w Toruniu, który bije mocniej ode mnie. To jest jego zdanie. Nie moje, tylko jest jego zdanie, nie? Okay. No, a mamy naprawdę kotów w Toruniu, nie? Bioków takich, że... No. Zresztą sam wiesz, nie? Wiadomo. Wiadomo, jak to jest na The War, kto był, ten pamięta. Moi drodzy, czas na ostatni telefon w dzisiejszych rundkach. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Dobry wieczór, witam serdecznie panów. Cześć, cześć. Adrian z tej strony, ze Skoczowa. Dzwonię tutaj z dwoma pytaniami do Denisa i do Artura. Zapraszam. Pierwsze do Denisa. Denis, bo jest taka sprawa. Mój kuzyn z tobą siedział w celi, no nie? I no. Podczas snu, stary, mówiłeś takie coś. Dobra, trzymajcie go, ja biegnę po policję. A, symetry się za dużo naoglądał. No i kurczę, marznie, myślałem, że mi się uda. Dobra, teraz mam pytanie do Artura. Powiedz mi, Artur, jakbyś dostał propozycję walki z Zimnochem w MMA, czy byś ją wziął? Jasne, żebym ją wziął. Z tego co wiem, to taka była propozycja takowa, tylko że mi już do Zimnocha przeszło jakiekolwiek tam, wiesz, niesnaski, które miałem. Oczywiście to, gdzie tam coś już się tam między nami, to wiesz, czas minął, ale oczywiście, żebym ją wziął. Tylko pytanie, czy ta walka teraz miałaby jakikolwiek sens, prawda? Ponieważ ja już ten debiut miałem. Rozumiesz? Ja oczywiście, myślę, że tak. No i super. Ja powiem tylko jeszcze tyle, Artur, trzymam za ciebie kciuki. Pokaż trenerowi Mirkowi, że rozumiesz mówię, bo moim zdaniem osobiście trochę przesadził. Ja rozumiem, każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoją opinię, ale za bardzo jest on trenerem, powinien pokazać klasę, a nie takie rzeczy. No i powodzenia panowie i pokaż się prawdziwy sport. Dzięki. Dzięki. Trzymajcie się, siema. Dzięki wielkie za telefon, Adrian. Jak ostatnio pytałem ciebie, Artur, co by się stało, gdybyś dostał liście, tak jak Alan dostawał wielokrotnie od Denisa, to powiedziałeś, że kilku ochroniarzy by ale leżało to za w ogóle to. Nie ma dla mnie takiego, co jest szacunek. Jeżeli ten szacunek, nie mówię, to właśnie tylko... mówię, nie wydarzy się, ale jest szacunek. Jeżeli ktoś podnosi na ciebie rękę, tym bardziej łokcie, no to stary, to w ogóle dla mnie, to na pewno, to nie było, to by się tak nie skończyło, tylko że
Wiesz, ja mówię tak, jak w danym, wiesz, ty reagujesz takim, no od razu impulsywnością, takim czymś, co masz w sobie. Może gdyby to się stało, ktoś by nas rozdzielił, minęło 5 minut, to może bym to jakoś przemyślał, dobra, kij z tym, zobaczymy w walce. Ale w danym tym momencie, kiedy byłaby ta sytuacja, no to na pewno bym tego nie przepuścił. To jest już takie poniżenie człowieka, nie? Tym bardziej, powiedziałeś, że kilku ochroniarzy by leżało. Jeżeli by przyszło, to wiesz, stawę, bo gdzie by tam było. Tutaj mamy dwóch ochroniarzy, was jest dwóch i sam się śmiałeś przed programem, że... Coś tutaj może nie grać, a jeżeli coś by się działo, to będzie ciężko was powstrzymać. To nie, to było tak w formie żartów, akurat znamy się, bo na obozie był jeden. Ja, wiesz, ja za tym jestem, żeby takie szmaty jak Alan, takie tępić trzeba, nie? Publicznie, przy wszystkich poniżać, pluć na takich ludzi, którzy oszukują ludzi, chore dzieci wykorzystują, żeby zarobić więcej pieniędzy. Tak jak on nie oddawał długi czas pieniędzy, trzeba było zrobić gównoburzę w internecie, żeby w końcu po paru miesiącach oddał pieniądze. Tak, ja go nienawidzę z tego serca i mu ręki nigdy nie padam, zawsze zostanie w łeb, jak go spotkam. Czyli tak, wygrałeś ty z Alanem, wygrał twój tata z Alanem i to w pierwszej rundzie przez techniczny knockout. I jeszcze jak go spotkasz, będziesz go bił dalej. Wyobraź sobie, że ten gość ostatnio, jak się do niego ruszyłem, to coś tam gadał, że on pomaga charytatywnie dzieciom, że ostatnio robi koncert. Jak kurwa, słuchaj, pomoc charytatywna jest taka, że idziesz z dobrego serca i pomaga za darmo, tak? On jeszcze dostał za to 5000, to że poszedł. Jakąś tam dużą sumę, zależy dla kogo. Dostał 5 tysięcy za to, że poszedł i zaśpiewa, zatańczył albo coś tam porobił dla tych dzieciaków, nie? I on mówi, że tam idzie charytatywnie. Rozumiesz? Okej. Okay. Jakbyśmy mieli zrobić całą listę twoich wrogów, którzy stanowili się na najbliższym spotkaniu, to jest Alan, jest chyba szalony reporter dalej, czy nie wiem, czy już ci... Co tam to już tam... Tak? I kto tam jeszcze się znajduje na tej liście? Nikt chyba, nie? Nikt? Nie wiem. No to spokojnie, uspokoił się trochę Denis przed tym pojedynkiem. No widzisz, troszkę trzeba było. A co się stało, że się tak uspokoiłeś? No nie, no a jak mam być niespokojny, jak mam, wiesz, normalnego kolegę obok siebie? To czyli to zależy mam, tylko od tego, nie, że po prostu obok ciebie jest Artur, tak, a gdyby z kim mam do czynienia, z kim mam, wiesz, to by był konfrontację. Denis z poprzednich gal. To na 100%. Okej. Okay. Mówimy o waszej walce, wiem, że myślicie już tylko o niej, ale ty wspominałeś, że właśnie Zimno, Krzysztof Wodarczyk to byli ludzie, z którymi byś chciał zawalczyć. Jest ktoś jeszcze, kto jest takim twoim nemesisem? Wiesz, ja mówiłem ci, ja się nie skupiam na nikim innym, bo... Ja wiem, jest ja tylko teraz tak czytam Denis. Przyszłościowo z ciekawości. Nie, w ogóle nie myślę o tym, na razie jest Denis i tylko na tym się skupiam, a przyszłościowo to zobaczymy wszystko. Na razie jest on i tutaj wszystko pokładam na tą walkę. Po prostu całą swoją energię tam kieruję, a nie rozpraszam się na innych. A ty? Kogo masz jeszcze kogo na tej liście, z kim byś chciał walczyć w przyszłości? No jest tam mocne nazwisko. No właśnie, kto? No nie mogę zdradzić, kto. Tam ostatnio podczas szefostwa musisz zapytać. Powiedziałeś, że zawalczysz z kimś, kto by cię poskręcał w parterze, dlatego walczycie tylko i wyłącznie w stójce i że to nie jest Polak. Prawdopodobnie by mnie poskręcał, wiesz, to tak wiesz. I że to nie jest Polak. Ale mówię tak, po polsku. Wiesz, ja mówiąc to, że mnie poskręcał, to mówię, że po prostu jest chuj kotem parterowym, nie? A tak poskręcał, to tak nie jest hop, nie? Okej. Okay. Natomiast ludzie bardzo długo debatowali, kto to może być i bardzo ciężko trafić. Dlatego chciałem, żebyś jeszcze jakiś zdradził szczegół. Nie, powiedzieli, że nie to mogę, nie bo jest Polak, i tak za dużo powiedziałem. To ale mówiący taka, po polsku. To ma być niespodzianka. I kot w parterze. To ma być niespodzianka. I wszyscy pisali, że albo, ale to już jest po karierze, albo to będzie Krzysztof Soszyński, albo to będzie, co brzmi niesamowicie, ale wręcz niewyobrażalnie, Mamet. Nie mogę zdradzić. To będzie taka niespodzianka dla Hajlik, wiesz. No to powiem szczerze, że to byłoby naprawdę niezbyt długo, jeszcze się zastanawialiśmy, kto to by mógł być. A mnie to cieszy, jestem wdzięczny, że takie szanse dostaję walczyć z takim na przykład Szpilką, wiesz, z takim właśnie kimś, z kim będę walczył po nim. Zajebiście, kurwa, mam dopiero 25 lat. No. Też się tego gratuluję, czyli... A z kim będę walczył za 5? Okej. Okay. A mógłbyś powiedzieć, w jakim mniej więcej wieku jest ta osoba? Czy nie jest... mogę. A to jest teraz w świetle swojej najlepszej kariery, czy już jest po karierze? Nie mogę powiedzieć. Kurczę, myślę, że tutaj domysły powinny kwitnąć jak najbardziej, bo to się dużo może wydarzyć. A jest w twojej wadze? Jest ciężki, no. Jest ciężki. No jest to ciężki, mamy... ale nie jest cięższy ode mnie. Będą z tego odpadł w takim razie. No nic, myślę, że to wy musicie pod tym programem powiedzieć, kto według was mógłby to być z tych historii, które mówił właśnie Denis na wywiadach. Panowie, ostatnie słowa do siebie, zanim przejdziemy do face to face'a, bo jest to wasze przedostatnie spotkanie, że jeszcze niedługo będzie konferencja, więc będzie jeszcze okazja pogadać. Dwa razy face to face będzie. Konferencja i ważenie. Tak. Więc... Ja mam tylko powód. Mi się śnił po nosach. A to będą koszmary, czy to będą dobre sny? Zobaczymy. Chcesz coś przekazać jeszcze? Powodzenia.
Wzajemnie. No to panowie, nie ma co przedłużać, zapraszam was do face to face, zapraszam również ochronę. Nie no, ochrona niepotrzebna, panowie. Nie no. Jesteśmy dorośli. Dobrze. Więc przejdźmy troszeczkę jeszcze na środek. Dobrze, jest kamera, zapraszam. Artur Szpilka, Denis Załęcki, waga ciężka, pojedynek w MMA. Minimalna różnica wzrostu, może nie taka minimalna dla Artura Szpilki. Ale oni się lubią, widać uśmiechy na twarzy. Proszę zobaczyć, jesteś szczęśliwy. Kurwa, rozpraszasz się. To nie ten rywal, nie ten rywal. Tak więc, moi drodzy, jeżeli widzicie ich dwóch i chcecie ich zobaczyć w oktagonie, to możecie kupić. Kurwa, już emocje czuję, ja pierdolę. 17 września, Jona zbita, pozycja bokserska do kamery, jeszcze nie uciekaj. Było nam niesamowicie miło przeprowadzić dla was rundki. Mam nadzieję, że wam się podobało, a już w piątek kolejne rundki, które... Kurwa, czerwony jestem na tym zdjęciu, ty. Tak, jesteś czerwony, które będę również dla was prowadził. Mam nadzieję, że będzie się działo bardzo dużo. Artur Szpilka, Denis Załęcki oraz ja, Mateusz Kaniowski. Dziękuję bardzo za te rundki i do zobaczenia, moi drodzy. Sio, nara. Dla sportu. Bez ryzyka do 600 zł. Załóż konto na plentę, 2000 sklepów w jednym miejscu, to cashback. Kupuj mordo i zarazem zyskuj. Błędem by było nie skorzystać, brak haczyków. A w biedrze jak wydasz stówę, piątkę masz profitu. Płacisz za zakupy, a część wraca na konto. Możesz być oszczędny i zarabiać tak na okrągło. KFC, rzadka, MediaMarkt czy Marco Polo. Masz mu możliwości kupna rzeczy taniej, mordo.